To jest program kulturalno-oświatowy, oświatowo-kulturalny, nazywa się Hate Park, to jest wydanie 12 na kanale sportowym. Kulturalno-oświatowy, chciałbym to mocno podkreślić i czerwonym flamastrem dzisiaj takiej kultury bardzo dużo oczekuję. Miał być gość w studiu i jest. To ja się podeprę, dobrze? Uważaj. Wychowanek Gryfu Kownaty? Tak było? Wychowanek MKS-u Ciechanów chyba. No to gdzieś, naprawdę? Czyli jednak już, nie Gryf Kownaty? A to już późniejszy etap. Czyli jednak MKS Ciechanów się może do ciebie przyznać? Tak, ale to tylko młodzieżowe drużyny, bo nigdy tam nie grałem. No, ale wychowanek MKS-u Ciechanów, Gryf Kownaty, MKS Ciechanów, wielki kibic reprezentacji Polski, MKS-u Ciechanów dalej i Arsenalu. Człowiek renesansu, bo od kilku miesięcy można by wręcz rzec artysta performer, do tego muzyk, raper, biegacz, kurczę, wrzuciłeś mi na jedną milę, gracz tenisa w piłkę nożną, czego jeszcze nie powiedziałem? Wszystko się zgadza, wydaje mi się, że jednak kibic Arsenalu jest chyba najbardziej bolesny spośród wszystkich tych wymienionych przez ciebie. O tym sobie też porozmawiamy. Kuba Grabowski, czyli tak. Głębo, jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór, bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, wiesz na czym ten program polega, tak circa about. Tutaj ciągle jeszcze się unosi L-testosteron, ale nie ma już pudełek po pizzy i Coca-Coli. Będą dzwonili ludzie, ale mam nadzieję, że będzie dzisiaj miło. Sympatycznie, no nie wiem czy sympatycznie, oczekujemy od was przede wszystkim pytań, mogą być wszelkiego rodzaju pytania, mogą być pytania zaczepne, mogą być pytania dociekliwe. Ja tutaj po to jestem, ja się boję tylko, że zaczną do mnie dzwonić wszyscy ci, od których niestety nie mogłem odebrać telefonu przez ostatnie 2 lata, bo ja bardzo nie lubię rozmawiać przez telefon. Kurczę, jesteś komuś winny kasę? Nie, kasę nie, wydaje mi się, że w ogóle raczej jestem z ludźmi porozliczany, ale no mam problem taki, że mój telefon jest bardzo często niestety na ofie, także dzisiaj będzie niesamowita okazja, żeby po prostu odbić to. To bardzo, bardzo czekamy na wasze pytania i ja w międzyczasie jestem tutaj tylko po to, żeby wywoływać kolejne pytania. Z rzadka będę o coś dopytywał Kubę, bo czemu nie? Wymyśliliśmy sobie, przyniosłeś nam trochę egzemplarzy płyty, która wyszła fizycznie 2 dni temu? 1 kwietnia, dzisiaj mamy 3 kwietnia. Zgadza się. I wymyśliliśmy sobie tak z Kubą, że kilka egzemplarzy tych płyt. Dla tych, którzy zadadzą dzisiaj najciekawsze, najbardziej takie inspirujące Kubę pytania, będziesz mnie pukał kolanem pod stołem, tak jak twarą mnie pukał pod stołem podczas Ligi Plus Ekstra, kiedyś ci o tym opowiadałem, jaki mieliśmy sposób komunikacji. Jak ci się jakieś pytanie spodoba, to mnie pukniesz kolanem, to ja sobie sam zaznaczę, że to z tej godziny potem oddzwonimy do was, że to było właśnie to fajne pytanie, które zadaliście. Okej, będę próbował jeszcze zaznaczać, że to jest niezłe. Dobra, to zanim jeszcze mamy, bo już mamy pierwszego słuchacza na linii, telefon 22 219 50 31, jesteśmy na żywo z wami przez 2 godziny, to ja cię zapytam najpierw w taki sposób. Czy jest jakieś pytanie, które cię wyjątkowo irytuje, które ci było zadawane, nie wiem, w wywiadach po 1000-krotnie i już po prostu masz go dość? Kurczę, teraz jakoś mi tak żadne nie przychodzi do głowy, ale powiem ci, że jestem pod dużym wrażeniem ogólnie jakości pytań, które tutaj napływały do was przez ostatnie... Ale ja nawet nie mówię o tym, co tutaj w Hate Parku, tylko czy tobie są zadawane, nie wiem, czy dotyczące muzyki, czy dotyczące sportu, bo dzisiaj sobie o tym będziemy rozmawiali na przemian. Kiedyś było sporo takich pytań, ale tak w ostatnim czasie to nie specjalnie często udzielałem wywiadów, więc... Trochę cię nie było. Więc raczej bardziej jakościowo do tego podchodziliśmy i też mam taką chyba słuszną wiarę, że tutaj będą napływały pytania ciekawe. Sprawdzimy, próbujemy. Kto do nas się dodzwonił, kto do nas przytryfował jako pierwszy? Halo? Tak, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień cześć. Dobry. Dzień dobry panie Tomku, dzień dobry pani Kłebo. Cześć. Nie wiem, czy to po imieniu, czy to po nazwisku. Byle nie. No tak. Ja mam na imię Kuba, tak, może być po imieniu. Aha, tak, dzień dobry pani Kuba. Panie Tomku, ja przede wszystkim do pana, dlatego że ja również mam na imię Tomek. I chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że ogólnie, wie pan, z tego całego programu, kanału sportowego, przepraszam, no prawdę mówiąc, to chyba pan reprezentuje taki najwyższy poziom, oczywiście propsy tutaj dla pana Mateusza, dla pana tego drugiego, tego i dla pana Michała też oczywiście. I chciałem przede wszystkim pogratulować, że to pan, prawdę mówiąc, nie jest jakoś tam specjalnie, prawda, taki skandaliczny, można tak powiedzieć. Natomiast też mam, jestem bardzo ciekaw dzisiejszego programu, dlatego że tutaj z panem Kubą będzie pan zapewne dyskutował, tylko zasadniczo
Zastanawiam się, czy będzie to bardziej dyskusja o muzyce, czy bardziej dyskusja o piłce nożnej, dlatego że... Ale wiesz, przepraszam, że ja ci wejdę w słowo, bo na razie to mi się stół klei od nadmiaru. Bardzo dziękuję za te wszystkie pochwały, ale stół się trochę do tej osy fazaliny klei. To wszystko zależy od tego, jakie zadasz między innymi pytanie. Jeżeli zadasz jakieś fajne pytanie Kubie, to będziemy rozmawiali o tym, o co zapytasz, więc nie żebym nalegał, ale może jakieś pytanie? Nie? No tak, no, ja się zastanawiam, kiedy pana Kubę będzie można obejrzeć na boisku w KTS Weszło, czy to będzie jakieś takie regularne, będą to występy, czy będzie się pan częściej pojawiał w kanale sportowym, czy będą to programy tylko i wyłącznie związane z piłką nożną, czy pan Kuba ma również jakieś inne zainteresowania, o czym nie wiem. Ostatnio, prawdę powiedziawszy, to trochę się przerzuciłem na tenisa i zresztą swoją drogą to Tomek mnie trochę tym tenisem zaraził, a w piłkę nie grałem, proszę ja ciebie, no nie grałem chyba już od jakiegoś roku niestety, bo byłem ostatnie półrocze byłem pochłonięty mocno pracą nad płytą, a jeszcze wcześniejsze pół roku trochę leczyłem jakiś tam lekki uraz, także no będę musiał w najbliższym czasie dopiero trochę się rozruszać i wtedy wskoczyć z powrotem. Czasami go wyciągam, muszę ci powiedzieć, na bieganie, ale... Właśnie dzisiaj, parę godzin temu nam lasy, zdaje się, już też zamknęli w Warszawie, więc no też o tym słyszałem. No niestety teraz muszę chodzić między blokami, a niestety no, do parku nie mam wstępu. No, obyśmy szybko wrócili. Dziękuję ci bardzo za to pierwsze pytanie. Dzwońcie do nas 22 219 50 i 31. Zapytam cię o tę płytę. Dobrze, bo ona mnie bardzo, no tak się składa, że trochę mieliśmy okazję porozmawiać o niej zanim ona jeszcze wyszła, więc dla mnie nie była to niespodzianka, ale przeczytam ci taki jeden komentarz, który mi się bardzo spodobał, dotyczący, on chyba pojawił się teraz 1 kwietnia, że facet stąpa, mówiąc o tobie, facet stąpa po wyjątkowo kruchej tafli, stąpał przez ten cały czas, zwłaszcza poprzedzający od, bo dzisiaj przyszedłeś do nas już w wersji japońskiej, ale od czasu... pierwszej płyty do drugiej płyty, cała ta autokreacja to była, no to było, jak on nazwał, stąpanie po bardzo kruchym lodzie. Czego się chciałeś dowiedzieć o sobie i czego się dowiedziałeś o sobie i czego się chciałeś dowiedzieć o ludziach, którzy cię słuchają, czy nie słuchają? Widziałem również ten komentarz. A widzisz, wczoraj, no. Tak, pozdrawiamy autora serdecznie, bo podobał mi się. Chciałem się na pewno pewnych rzeczy dowiedzieć, pewnych rzeczy się dowiedziałem, a nawet nie chciałem się dowiedzieć, było też tak. Wydaje mi się, że jednym z takich podstawowych punktów, jak pamiętasz pewnie nawet jak rozmawialiśmy, bo też jest tak, że część pomysłów na cały ten materiał powstało nawet w trakcie naszego biegania. Też się tak zdarzyło. Jest kilka takich elementów związanych z tą płytą, które wtedy powstawały. Na pewno jednym z takich punktów była może próba pokazania ludziom, że tak naprawdę, mówiłem o tym też wczoraj w rozmowie z Kubą Wojewódzkim. Tak jest, że tak naprawdę ludzie się... troszkę bardziej zakochują w powłokach i w kreacji bardzo często, a wydaje mi się, że mają kontrolę nad tym, co widzą, a tak naprawdę to my, siedząc tutaj po tej drugiej stronie tej szklanej szybki, jakby decydujemy, ile się w tym kadrze znajdzie i też ile w tym kadrze chcemy pokazać. No, no to, tak to troszeczkę działa. Poza tym na pewno był to trochę ślepy test, taki polewanie bez etykiety. Mam na myśli teraz jakby sytuację nie tylko z tą płytą, ale też z tą pierwszą płytą, którą wysłałem ludziom na początku. Tą niedoprodukowaną. Tą niedoprodukowaną, która miała na celu troszeczkę sprawdzić ich reakcję i sprawdziła. Ale co? Mogę cię dopytać, czyli tak, odsiać wątpiących? Tych, którzy cię nie kupują takim, jakim jesteś? Tak? Mogę to nazwać? Wydaje mi się, że troszeczkę... Trochę chciałem sprawić, żeby ci ludzie byli, część tych ludzi była bardziej krytyczna, a część tych ludzi, widząc już tak naprawdę finalny efekt, żeby zdała sobie sprawę z tego, że może czasem trzeba poczekać na finał całej sytuacji i tak naprawdę nie skreślać czegoś z góry jeszcze. Dzisiaj rozmawiamy dużo... Może cierpliwość i cierpliwość było jedną z takich pewnie... uczuć, które chciałem wywołać. Okej. Dzisiaj rozmawiamy dużo o muzyce, dzisiaj rozmawiamy też dużo o sporcie, bo Kuba, jak się przekonacie, to jest no, nie tylko piłkarz, chociaż już piłkarz emerytowany, jak słyszymy po kontuzjach. Kontuzje go zniszczyły jego karierę, ale też jest wielkim kibicem sportu w ogóle, ale odbieramy też wasze telefony. Kto do nas przydryfował tym razem? Kto jest z nami? Halo? Witam. Cześć. Witam w ty. Dobry wieczór panowie w tym ciężkim czasie dla wszystkich.
Dobry wieczór. Mam pytanie do Kłebo. To przepraszam, kto, jak masz na imię, byśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy? Kuba. Kuba, cześć Kuba. Cześć. Mam pytanie do Kłebo. Oczywiście chciałem spróbować ostatnią płytę, tą akcję promocyjną. Bardzo dziękuję. Tą akcją promocyjną wbiłeś się na pewno na kolejny poziom, na który nikt w Polsce jeszcze nie wszedł. I chciałem się zapytać, kto cię zainspirował do takiej akcji, czy jakiś artysta zagraniczny, kto był za to odpowiedzialny, za całą tą akcję promocyjną płyty? Ojej, sytuacja, w której wpadłem na ten pomysł, trochę z tym powrotem do korzeni, była... była w ogóle może na tyle intymna, że o niej nie opowiem, ale mogę powiedzieć, w których jakby sytuacjach ona się jeszcze rozwijała i w jakich sytuacjach się utwierdzałem, że to może być ciekawe. Na pewno jedną z inspiracji, jeżeli chodzi o w ogóle cały koncept, był film, powiedzmy, American Psycho i też Rozdwojenie jaźni, które miał tam Patrick Bateman. Może nawet Rozdwojenie jaźni to nie jest dobre słowo, ale to podwójne życie, które wiódł. Na pewno też ogromną inspiracją było, nie ma co się oszukiwać, to zdjęcie, które wyciekło do internetu z moich studenckich czasów. Mm-hmm. To też. W ogóle props, że miałeś odwagę na wesele się tak ubrać. A, dzięki. Widziałem podcast wesela. No wiesz co, to jakby nie była dla mnie jakaś taka super komfortowa sytuacja, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że każde tam delikatne potknięcie w moim wykonaniu to będzie wiązało się z tym, że po prostu dam się zdemaskować, więc przeprosiłem oczywiście pannę młodą, że taki jest outfit, a nie inny i po prostu no, nie miałem wyjścia w tamtej sytuacji. Tak jak jeszcze w kilku innych, dlatego też mocno później ograniczałem wychodzenie z domu i nawet jak jechaliśmy na tenisa i... No umówmy się, no masz dziary na rękach, które trzeba było te trzy warstwy. I na twarzy, które trzeba, i na szyi, które trzeba było ukryć. Trzy warstwy musiały się tam znaleźć, zgadza się. No, okej, coś jeszcze? No i wtedy mam jeszcze jedno pytanie. Dawaj. Ogólnie jestem zajarany z doborem fitów i przede wszystkim jednym człowiekiem się jaram, z którym masz fit. Jest z nim Kukon, jestem jego wielkim fanem i chciałem się zapytać, jak się poznaliście z Kukonem? Poznaliśmy się z Kukonem... Tak naprawdę dobrze się poznaliśmy z Kukonem w momencie, jak poleciliśmy razem do Estonii, bo zorganizowaliśmy taki wyjazd, że wybraliśmy się tam całą gromadą do Tallina. A ja to jakoś sprowokowałem, dlatego że też bardzo lubię rzeczy, które robi Kukon. Bardzo, bardzo mi się to podoba i uważam, że jeżeli chodzi o tych raperów, którzy aktualnie pikują do góry, to on jest jednym z najciekawszych. Dzięki panowie za odpowiedź, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Przypominamy, oglądacie Hate Park. Mamy nadzieję, że w tych trudnych czasach te dwie godziny spędzicie sobie z nami miło, rozmawiając o piłce nożnej, rozmawiając o sporcie, czy o muzyce właśnie, czy o kulturze, bo ty jesteś, i to nas chyba najbardziej łączy, pożeraczem kultury i tutaj mamy bardzo dużo wspólnych tematów, ale o tym też sobie jeszcze porozmawiamy. Przypomniał mi się troszeczkę ten rysunek Andrzeja Mleczki ostatnio związany z kulturą, nie wiem, czy widziałeś. No, jaki? Nie, a to później ci pokażę, bo tak będę miał problem z zacytowaniem go. Okej, okay, dobrze, Andrzeja Mleczkę też bardzo, bardzo lubię. Opowiedz mi trochę o tym tenisie swoim, w który grasz. Czy to jest granie, czy to jest bieganie? Bo ja mogłem cię zainspirować do grania w tenisa, ale jeszcze cię nie widziałem na tym korcie. Przysyłasz mi czasami zdjęcia, że jesteś bardzo zziajany, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. I dosyć często ci te zdjęcia wysyłam, bo się wkręciłem naprawdę i razem z kumplem chodzimy tak, znaczy chodziliśmy jeszcze przed kwarantanną 4-5 razy w tygodniu na deski, bo tam mam bliziutko rzut kamieniem. No na razie to jest bieganie, totalnie bieganie, bo że jestem zupełnym amatorem, tak naprawdę miałem rakietę, tak jak mówię, że chodzimy te 4-5 razy w tygodniu, no ale rakietę miałem pewnie w dłoni, nie wiem, 30 razy. Więc a to jest samouk zupełny, czy z trenerem? Tak. Nie, sami tam sobie odbijamy tylko póki co. Aha, to czyli takie trochę łapanie much trochę na razie w tę siatkę. Tak. Ale wygrywasz chociaż z tym kumplem? Różnie, ale raczej częściej on. Niestety. A jakiś tenisista prosił mnie o to bardzo, Marek Furian, komentator, muszę ci powiedzieć, komentator tenisowy, bardzo poważny, z Eurosportu, pozdrawiamy Marek. Bym cię zapytał, czy masz jakieś wzorce tenisowe, czy ktoś ci się podoba, czy kogoś lubisz oglądać, czy w ogóle lubisz oglądać tenisa? Wiesz, to dopiero się uczę oglądania tenisa. Mam takiego tenisistę, który mi się podoba, jeżeli chodzi o widowiskowość, ale nie chcę tutaj palnąć jakiejś głupoty, nazywa się Kyrgios, Grek. No, dobrze, to jest Australijczyk, Nick Kyrgios, tylko że greckiego pochodzenia, ale to jest Australijczyk. Okej, to Australijczyk. To taki lekki szaleniec, wiesz, no, widziałem to bardzo fragmentarycznie, ostatnio oglądałem Djokovicia z Federerem, jak byliśmy w Japonii. Mhm.
usnąłem tam już gdzieś w okolicach chyba trzeciego seta, ale to tak jak mówię, dopiero się zaczynam uczyć, także cały czas jednak piłka przoduje, a tutaj szczerze mówiąc to wolę grać niż oglądać. I albo to grać, ci się w sumie albo grać, na PSP też. W tenisa? O, chyba World Star Tennis, sobie tam zainstalowałem taką giereczkę i też podczas właśnie mojego pobytu w Japonii sobie jakoś tam wynagradzam, bo tam jest w ogóle bardzo mało kortów. Miałem taką ochotę, żeby się tam wybrać na podbijanie i zupełnie nie miałem serio? Gdzie a jeśli tego są uczynić. To twarde czy ziemne? Jakie tam są? Czy takie asfaltowe? Nie wiem, w ogóle, bo jak na pytanie gdzie są korty? Skierowane no, do Japończyków, gdzie są korty, to każdy mówił, że o, daleko w ogóle po drugiej stronie miasta. Byliśmy w Tokio wtedy. W Chinach. No. Mamy kolejny telefon. Słuchamy, kto do nas się dodzwonił? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry cześć. Wieczór. Robert mówi. Cześć, Robert. Hej. Witam. Witam Kubę, witam cię, Smoku. Cześć, hej, hej. Kanał sportowy, także może takie sportowe pytanie. Kuba, mam do ciebie jedno pytanie. Znaczy Kuba, ogólnie. Kanał sportowy, Kuba, takie twoje osiągnięcia sportowe chciałbym zapytać. Moje osiągnięcia sportowe to jest razem z drużyną Zielonych Żółwi i Ciechanowską zajęliśmy trzecie miejsce kiedyś na turnieju z podwórka na stadion. To jest chyba moje największe osiągnięcie i wtedy pan Andrzej Szarmach wręczał nam nagrodę i torbę pełną batonów. To takie jeszcze? Mało kurczę sportowe nagrody, te batony. No, to mieliśmy wtedy tam to za dzieciaka po 11 lat, aha. Tak myślę, 10. To może od pani Lewandowskiej jakieś takie energetyczne? Może takie zdrowe, tak, takie zdrowsze. No. A od Ani to już teraz na bieżąco, tak. To... No i dawaj, co jeszcze, jakieś osiągnięcia? Jakie jeszcze osiągnięcia? Puchar za zajęcie pierwszego miejsca na dobrą zachętę? Nie. Awansowaliśmy z tymi Kownatami chyba do A-klasy, ale ja tam mało się udzielałem, raczej bardziej z perspektywy ławki. Mm-hmm. To się chyba wtedy działo. A jaka ty jesteś pozycja w ogóle? A już wiem, czekaj, bo mówił mi Krzysiek Stanowski, ty jesteś skrzydłowy. No, biegałem tam na skrzydle, ale to... No. Ale prawe skrzydło czy lewe skrzydło? Taki Arjen Robben z zejściem na lewą nogę? Rozmaicie tam nie testowali. to były dopiero ślepe testy. Aha. A propos. Kurczę, myślę, czy jeszcze jakieś... Nie, ja nie byłem jakiś taki szczególnie sportowo utalentowany, niestety. No, więcej miałem ambicji i więcej chęci niż faktycznie talentu. Nie, ale słuchaj, no w jednej serii... Zresztą myślę, że w muzyce podobnie, więcej ambicji, tylko że o tyle, o ile w muzyce więcej pracy w to wkładałem zdecydowanie i to mnie pochłaniało, to zawsze byłem jednak trochę stojanów, jeżeli chodzi o piłkę nożną, trochę na stojąco. No więc muszę ci powiedzieć, że na skrzydle być stojanowym to wyjątkowo z łacego skrzydłowego. Trochę też jak graliśmy Ligi Orlika lokalne, ciechanowskie, to chyba na bramce mi szło najlepiej wtedy. Byłem taki trochę zwariowany, coś tam na tej linii nieraz się udało. A to co, gruby na bramkę? W myśl tej idei? Miałem też taki moment, że byłem juby, ale akurat chyba nie wtedy. To właśnie wtedy jak biegałem na skrzydle, to byłem juby, to jest jakiś paradoks. Dobra, dziękujemy ci bardzo, Robert. Dzięki bardzo. Hej, trzymaj się. Fajnie, a to ciekawe, co mówisz. Słuchaj, a propos tego talentu, bo znowu wrócę troszkę do muzyki, bo tak sobie będziemy przeplatali trochę jedno z drugim. Czy ty masz talent? Czy ty uważasz, że ty masz talent? Uważam, że kompletnie nie. Mhm. Uważam, że kompletnie nie, ale myślę, że gdzieś tam z tego drewienka tak próbowałem strugać i nagle się tak jakoś to zaczęło powoli układać, ale zawsze... A to ja cię zapytam, dlaczego tak uważasz, czy to nie jest przypadkiem jakaś taka poza, bo zaraz coś powie, o, ale się tutaj kryguje. No właśnie nie, wydaje mi się, że nie chcę też, wiesz, uderzać w jakieś takie tony, że nie mam kompletnie... To znaczy, gdybyśmy nazywali talentem na przykład taką właśnie cechę charakteru, o której już powiedzieliśmy dzisiaj, jak ciekawość, którą uważam, że jeżeli chodzi o robienie muzyki, jest bardzo, bardzo ważna. Jest właściwie chyba jedną z takich najistotniejszych cech, które bym polecał rozwijać wszystkim ludziom, którzy zaczynają, bo tak naprawdę to... Ciekawość świata? Ciekawość ludzi? Ciekawość proszę dzieje wszystkiego, bo tak naprawdę jak nie masz ciekawości, to od razu się to zaczyna urywać i od razu ta linia się zmienia w prostą. A jak jesteś ciekawy, to cały czas jest, wiesz... Tak naprawdę to nawet w przypadku tej promocji, to z ciekawości brało się bardzo duże rzeczy. Na przykład, nie wiem, samo moje pójście do studia Dzień Dobry TVN, to również było gdzieś tam motywowane moją ciekawością, bo nigdy do tej pory nie byłem w medialnym świecie. Samo przyjście tutaj jest dla mnie też jakąś tam... Mimo wszystko bierze się z ciekawości i podobnie z tej ciekawości się brało szukanie jakichś tam nowych wariantów i jakichś tam nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o robienie muzyki.
I w takim razie powiedziałbym, że no zdecydowanie więcej było tego niż jakiegoś talentu, że wiesz, od góry, od wejścia miałem jakieś predyspozycje do robienia pewnych rzeczy, bo ani powiedziałbym, że mam jakiś, ani wokalnie nie jestem szczególnie uzdolniony, ani tak naprawdę jeżeli chodzi o pisanie tekstów, to też nie byłem jakimś tam wybitnym tekściarzem i jakimś wybitnym lirykiem, ale to jest rzecz, na którą na pewno będę się starał też w przyszłości kłaść największy nacisk i to jest rzecz, którą też najbardziej bym chciał rozwijać zdecydowanie, bo głównie jeżeli chodzi o rzeczy, których słucham, to są rzeczy, które są dobrze napisane. Chciałbym na pewno dużo, dużo lepiej pisać niż piszę, ale wydaje mi się, że w tej kwestii akurat i tak zrobiłem jakiś tam postęp. Ja znałem odpowiedź na to pytanie, szczerze mówiąc, bo kiedyś już rozmawialiśmy na ten temat i to mnie bardzo zaskoczyło wtedy ta twoja odpowiedź, bo wiem, że jesteś akurat facetem, który ma gigantyczny dystans do tego, co robi i do siebie i to jest akurat fajne, nie trzeba cię ściągać tam za nogę, bo już gdzieś daleko odleciałeś, ale o to cię nie pytałem. O to cię teraz pytam. Wejdę ci jeszcze w słówko, tylko wydaje mi się, że jeszcze poza ciekawością na pewno jakiś rodzaj odwagi trzeba mieć, że trochę się te dwie rzeczy się taki muszą... Taki ekshibicjonizm. No, tak, na pewno. No to nowe. Jakbyś się schował pod skorupą i po prostu zamknął się albo schował się pod tym kamieniem, to, no to po prostu no, nic nie robisz. To cię spytam ze swoich doświadczeń. Kiedy ja oglądam swoje pierwsze występy antenowe sprzed 20 paru lat, to się wstydzę. Czy ty, no mam duży problem, żeby to obejrzeć, raczej zamykam oczy i wolę, żeby to przeleciało. Czy ty masz tak ze swoimi pierwszymi nagraniami, których słuchasz, czy identyfikujesz się z tekstami, z muzyką, która wtedy wyszła spod twojego palca? Nie, zupełnie nie. Mhm. Nie wracam do tego, bo też żyję totalnie na bieżąco. Aha, po prostu do tego nie wracasz. No, żyję na bieżąco. No, ale jak gdybym ci teraz puścił pierwszą płytę. To myślę, że miałbym nawet problem z tym, żeby pamiętać kilka z tych rzeczy, które wtedy pisałem i zastanawiać się w ogóle, o co mi tam chodziło momentami. Mm-hmm. No, myślę, że te rzeczy, które aktualnie robię są... To jest coś, co mnie definiuje, a niekoniecznie chyba te poprzednie. Okay. Już teraz, bo wtedy na tamten czas zapewne było to... No, to był wtedy młody Kuba, no, taki był. No. Mamy kolejnego rozmówcę. Kto się tym razem do nas dodzwonił? Kogo witam, kogo goszczę? Halo? Halo? Halo, halo? No, chyba halo, nie. Halo? O, jest z nami. Kto się do nas dodzwonił tym razem? Halo? Halo, halo. Słychać mnie? Tak, słyszymy cię bardzo dobrze. Przedstaw się, proszę bardzo i dawaj. Echo. Łukasz, jeszcze raz? Witaj Tomku, witaj Kubo, to ja, Łukasz Stasiak. Łukasz Stasiak, czyli Stasiak. No właśnie, czyli mamy pierwszą osobę, której nie odpisałem, bo ostatnio widziałem, widziałem Łukasz, że na Instagramie coś tam chyba bez kontaktu pozostawiłem wiadomość. No, któraś mogła być, w sensie gdzieś tam się urwał, no bo miałeś spadać. Pamiętam, przepraszam. Sytuacji. O, słodki Jezu, no właśnie, pamiętam. Ale nie, ja nie z gorzkim zielany, ja wiem, że... Więc całą akcję bardzo podziwiałem i byłem po prostu, szalałem przed telewizorem przy tym, dzień dobry, trafiłem to już w ogóle. Ale ja mam takie techniczne pytanie, bo już mówiłeś, że tam robiłeś make-up bardzo długo i tak dalej, ale co, nie wychodziłeś nigdzie w międzyczasie? Nie było tak, że na przykład ktoś zrobił ci zdjęcie i podszedł do niego, ty dobra, sorry, weź, możesz się skasować, bo zrobiłeś mi zdjęcie, ja nie chcę, żeby takie zdjęcia teraz wychodziły? Jak to wyglądało technicznie? Nie wyszedłem, proszę ja ciebie, kochany, ani razu z domu bez przykrycia. Make-upu. Pozdrawiam serdecznie moją charakteryzatorkę Ewelinę, która była bardzo dzielna i była tak naprawdę cały czas pod wezwaniem. To ta make-upiska zużyła tyle tego make-upu na ciebie? Ona z wami zamieszkała, czy co? Proszę? Jeszcze raz? Ona z wami zamieszkała? Jak to wygląda? Ona mieszkała bardzo blisko mnie, tak, 7 minut ode mnie i tak naprawdę no to u mnie już kwarantanna trwa teraz, proszę ja ciebie, trzeci miesiąc, bo wtedy tam też bardzo, bardzo mało wychodziłem. Ewentualnie jeżeli już, no to po prostu wyskakiwałem z tej muszli i jechałem zrealizować ten content, który gdzieś tam sobie wymyśliłem, wracałem, zmywałem makijaż i miałem tam kilka rzeczy do przodu na kilka dni, ale było to dosyć trudne, to prawda. Ale to najdzielniejsza w tym wszystkim była Natalia moja, bo to, no, to wyobraźcie sobie, co tam się działo. To prawda. Nagle się okazało, że mężczyzna ma dłuższy make-up niż kobieta. Nagle inny facet, to prawda. Łukasz, to słychać na Legii, bo rozmawiamy, słuchajcie, rozmawiamy z Łukaszem Stasiakiem, czyli po prostu ze Stasiakiem, czyli raperem, między innymi Alkopoligamia, tak, i między innymi świetna płyta albo inaczej się nazywa, Łukasz, tak? Albo inaczej. Kiedy tak, będzie, tak. Czy panujecie jeszcze coś takiego, jak już się sytuacja uspokoi, mam nadzieję, że szybko? To już trzeba pytać o Dawidka, on jest królem tego projektu, ja wiem, panie, czy pierwsze więcej, czy drugi już mniej asystuje,
bo zajmowałem się tekstami przy pierwszej, a przy drugiej już nie są mnie, ale to Witka trzeba pytać. Na razie to wydaje mi się, że wszystko stoi mocno, tak jak zresztą cały świat stoi. A jak pytasz o Legię, no to Legia także aktualnie stoi. W sensie zawodnicy trenują we własnym zakresie i tam pod okiem trenerów. My, czyli ekipa medialna, robimy co w naszej mocy i też robimy różne magiczne rzeczy. A kiedy widziałeś ostatni raz? A kiedy się ostatni raz widziałeś z piłkarzami pierwszego zespołu, powiedz, bo to nie jest przecież w tej chwili oczywiste, żebyście się mogli gdziekolwiek spotykać. No, bardzo dawno. Wydaje mi się, że chyba w dniu przed tym, jak wszyscy byliśmy zamknięci, czyli to był jakiś tam 10-12 marca, coś takiego. Łukasz, bardzo ci dziękujemy za telefon. Łukasz Stasiak. Ciężka, kosmiczna. No, dziękujemy ci bardzo za ten telefon. Łukasz Stasiak razem z nami. Jeszcze jedną rzecz chciałem, bo ja widziałem wasze zdjęcie, bardzo blisko stoicie, panowie. Jednak ten dystans trzeba zachowywać troszeczkę, jakby nie wiadomo, wirus raz go widać, raz go nie widać. Nie wiadomo, czy ktoś jest chory, więc raczej bym prosił o trzymanie tego dystansu i zdrowy. Nie, odsunęliśmy, jesteśmy bardzo daleko od siebie, usiedliśmy. Tak, wczoraj Mateusz siedział z Marcinem bliżej ale siebie. Widziałem zdjęcie na Instagramie, byliście bardzo blisko. Nie, ale muszę ci powiedzieć, na Instagramie to montaż. To była perspektywa. Stał daleko ode mnie, jeden z drugim. Także naprawdę utrzymujemy się wczoraj, z daleka. Także wszystkich widzów proszę o rozsądek, bo to jest bardzo ważne. Jasna sprawa. Jak najdłużej zdrowi. Jasna sprawa, Łukasz. Dobrze, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Dzięki wielkie. Słuchajcie, we wtorek prowadziliśmy charytatywny live, tak zwane zebranie zarządu. Chociaż jak ktoś mi powiedział, to było zebranie wspólników, bo w zarządzie jestem podąć tylko ja tej firmy, tak to zostało wpisane do KRS-u. I podczas tego zebrania zarządu, podczas live, charytatywnego live'a zbieraliśmy pieniądze na 3 osoby potrzebujące pomocy, jakby z troszkę z dala od koronawirusa i obiecaliśmy dzisiaj, Michał obiecał, że dzisiaj podsumujemy wam te największe donaty, tak zwane. Pamiętacie te wszystkie przedmioty, jakie te wszystkie gadżety, które były do wylicytowania? Umawialiśmy się tak, że od góry, tak od Grzegorza Gawina, który finalnie wpłacił 2,5 tysiąca złotych, aż do dołu, każda kolejna osoba będzie miała prawo wyboru tego gadżetu, na który tylko ma ochota. Tam była i koszulka Juventusu, była i koszulka reprezentacji Polski, była piłka Fabiana z jego autografem, były buty Sadio Mane. Połączyliśmy się z Mateuszem Klichem, który też zaoferował swoją koszulkę Leeds United. No kto tam ma ochotę, na co, to będzie mógł sobie wybrać, ale przede wszystkim zebraliśmy 27 tysięcy i 140 prawie 1 złotych z potrzebnych 20 tysięcy, więc bardzo się cieszymy, że będziemy mogli pomóc tym trzem osobom, które na tę pomoc zasługują i które tej pomocy potrzebują. A do nas już tutaj, słuchajcie, tuż przed programem zgłosił się młody człowiek, który przyniósł nam piłkę. To jest piłka z podpisami całej reprezentacji Polski sprzed 2 czy 3 sezonów. Także ta piłka trafi na nasze zebranie zarządu i kolejny charytatywny live. Jak wszystko się dobrze ułoży, to za mniej więcej 3,5 tygodnia i wtedy zrobimy kolejny live charytatywny i taką piłkę będziemy mogli rozdać. A może jedną twoją płytę też tam przeznaczymy? To będzie fajna sprawa. Ty pamiętasz o tym, żeby mnie pukać w nogę jakby co? Żeby mi pokazywać, które pytanie było fajne. Pamiętaj. Myślę, że Łukaszowi możemy posłać. No Łukaszowi nie będziemy posyłali. Łukasz zadał fajne pytanie, ale jemu akurat nie. Ale mamy kolejnego słuchacza, także słuchamy, kto się tym razem do nas dodzwonił, kogo goszczę, kogo witam. Trudnych pytań nie unikam. Witam bardzo serdecznie. Cześć. Hej. Pana Tomka i Kwebo. Cześć. Michael z Irlandii z tej strony. Cześć Michael, a słychać cię, jakbyś siedział dosłownie w pokoju obok tak dobrze. To znakomicie, naprawdę, ale to nic. A Łukasz z kolei jakby dzwonił z drugiej strony świata. Wcześniej. Dobrze, ja może na początek chciałbym zacytować Sokoła. Przewidziałem tutaj, ile Kwebo będzie wart. Pytań mam milion, ale wiadomo, że nie chcę też zajmować linii, żeby dać szansę komuś innemu. Jasne. I może jedno za to dobre, dawaj. Bardzo szybko, Kwebo, powiedz mi tak, jak w ogóle, bo gratulacje płyty, przez to słucham cały czas i tak dalej. Mam pytanie, bardzo ciekawi goście, skąd w ogóle pomysł na gościa Smarki Smark i to jeszcze na bicie Kixnera? Bardzo dziękuję. Kixnera. Ojejku, no tutaj to jest rzecz, która mi się marzyła właściwie, żeby mieć z Jurkiem kawałek. To znaczy tutaj, wiadomo, trochę
odkurzyliśmy rzecz, która już była, ale jestem mu bardzo, bardzo wdzięczny za to i się kłaniam w pas, bo to jest jeden z moich ulubionych raperów zdecydowanie i jeden z raperów, których najbardziej nie mogę odżałować, w sensie nie mogę odżałować tego, że ich nie ma dzisiaj już na scenie, bo... Płyty nie wydał tak naprawdę w takim obiegu no, oficjalnym. No, Najebawszy to była płyta, tak. Która... No taka epka tylko, taka, nie? Tak, płyta, która jest owiana już undergroundową sławą i którą ja zresztą uwielbiam. No jeszcze Tony Flegmy był wcześniej taki materiał. Także no pomysł był zupełnie naturalny, a jeżeli chodzi o bity Kiksa, no to dosłownie dokładnie taka sama historia jak z Jurkiem. Ale czy podczas nagrywania mieliście okazję się spotkać, czy gdzieś tam internetowo rozmawiałeś, może namawiałeś Arka, żeby wrócił na scenę? Jak to w ogóle wyglądało? Ale że namawiałem, to oczywiście, namawiam cały czas, bo cały czas właściwie korespondujemy i nie chciałbym też tak jakoś za dużo mówić, bo nie jestem upoważniony do tego, a bardzo szanuję to, że Jurek i jego postać jest bardzo mocno owiany tajemnicą, to jest super. To jest jedyna rzecz, jeżeli chodzi o gościnki, która była tak naprawdę nagrywana internetowo, ale myślę, że nadrobimy to niebawem. Czyli bardzo tajemniczo, czyli gdzieś tam może jakiś się powrót Smarkiego. To może, żeby jeszcze zapytać, skoro jestem na antenie, zapytać pana Tomka. Słucha pan dużo rapu, oczywiście wiadomo, i tak dalej, ale jest też zagraniczny rap, czy tylko raczej polski? Wiesz co, ja ci muszę powiedzieć, że ja nie jestem jakimś tam wielkim znawcą akurat tej sceny. Ja bardziej się poruszam w muzyce alternatywnej i rockowej, ale jest trochę i polskiego rapu. Akurat, co podnosisz rękę? Ja chciałem pochwalić Tomka bardzo, bo była taka sytuacja, że lecieliśmy do Anglii i pamiętam, że z Jaśkiem mocno firmowaliśmy ci płytę Travisa Scotta, czyli Astroworld, a Tomek... Tak, czyli mój syn Jasiek, Nie minęło 5 minut i Tomek już miał na Spotify po prostu całą płytę pobraną i w samolocie słuchał, więc ma bardzo otwartą głowę. No tak, ale to akurat tutaj nie przekonaliście mnie do tego, szczerze. No nie, to pamiętam, ale wiesz, no sam fakt, że jakby podjąłeś rękawice i zmierzyłeś się z tym, to już było, tak, bardzo mi się to podobało. Ja wiesz co, ja nie jestem, wracając do twojego pytania, ja jestem w ogóle bardzo dużym konsumentem muzyki, bo myślę, że tutaj akurat tutaj też mamy z Kubą bardzo dużo wspólnego, bo jak sobie biegamy, to rozmawiamy sobie dużo o muzyce, której akurat słuchamy, a że jesteśmy z trochę różnych muzycznych światów pewnie też, to się trochę inspirujemy i akurat dzięki Kubie poznałem Georgi, to był twój strzał, Mac Miller, twój chyba jeden z ulubionych wykonawców, no, tak. To też mi bardzo podeszło. Natomiast ja jestem taki bardziej polski rap i muszę ci powiedzieć właśnie, że ten kawałek ze Smarki Smarkiem bardzo mi, nie tylko ze względu na tytuł, ale mi bardzo podchodził pod Małpę, którego lubię. To był też pomysł, żeby Łukasza Małpę zaprosić na ten kawałek, miał tak? taki pomysł. Ale on nie wydaje się, że on mógłby spokojnie być na płycie Małpy. Ja w ogóle bardzo lubię Małpę. Być, tak. Nie? Tak podobnie, w ogóle podobnie brzmi. Jeszcze na sam koniec, panowie, bo tak jak mówię, nie chcę też przedłużać, no, właśnie. Żeby tam hejt się nie wylał. Na sam koniec Szubienica, Pestycydy, Broń, Teledysk, występ pana Habiora, to jest Mistrzostwo Świata. I taka jedna uwaga, że to jest chyba jako jedyny taki nieliczny, wyjątkowy klip, który oglądam i ta czasami mi się przesuwa, tak? Te teledyski, jak są jakieś tam przerwy, ale to było Mistrzostwo Świata. Także panowie, pozdrawiam wszystkich widzów kanału sportowego, słuchaczy Hejt Parku i Michaela z Kołobrzegu i dziękuję bardzo, trzymajcie się. Bardzo dziękujemy, płytka do ciebie poleci, tak? Na pewno i też się zgadzam, że pan Janusz w tym klipie jest po prostu świetny. To czekaj, to ja zapiszę. No dziękuję, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Stary, trzymajcie się. To Michael, to ty zostaw na siebie, poczekaj, nie rozłączaj się jeszcze, zostaw kontakt na siebie, jak Kuba powiedział, zostaw na siebie kontakt, tutaj za chwileczkę już poza anteną, to dostaniesz płytę od Kuby. Za dobre pytanie, widzisz, tak to dzisiaj tutaj walczymy, okej? Okay? No, chyba okej, tam już zabierają od niego numer. Dobra, to teraz chwilę o piłce. To, że fascynujesz się piłką nożną, to jest oczywiste. Czy to, że fascynujesz się Arsenalem, też jest niestety dla ciebie oczywiste. Twój przyjaciel, mogę tak powiedzieć, Filip Tako, no, tak? Przyjaciel, jasne. Mogę śmiało tak powiedzieć. To jest z kolei fan, niestety, Tottenhamu. Czy wy sobie często dogryzacie z tego powodu? Czy wy macie z tego powodu bardzo często smutne wieczory? Żartujemy sobie trochę. Filip u mnie zostawił w ogóle swój szalik i dzisiaj go widziałem
jak wychodziłem przed chwilą, że leży. Szalik to ten hamu? Szalik to ten hamu, tak. Ale nie korzystasz? Ale właśnie, ja z niego korzystałem nawet chyba jeden, jedyny raz, jak miałem... Musiałeś wyjść z domu. Jak polecieliśmy na mecz do Roberta, a nie zdążyłem zrobić makijażu na szyi. Aha. To wtedy przez bramkę lotniskową miałem jedyny taki moment newralgiczny, że musiałem przejść przez bramkę lotniskową, nie miałem makijażu na szyi, musiałem się odsłonić i wtedy pamiętam, że latałem właśnie w tym szaliku Filipa do hamu, więc trochę chyba mu go nawet zabrudziłem makijażem. Teraz co jak prawdziwy Janusz piłki nożnej, taki kibic Arsenalu w szaliku Tottenhamu. Tak, coś tam było faktycznie. A czy sobie dogryzamy? No trochę tak, no, tym bardziej, że trochę się musimy z tego śmiać, no bo mamy ostatnio trudny moment kibicowsko i ja i zresztą Filip też. No zdecydowanie. Ja mam gorzej. A dlaczego Arsenal? Dlaczego Arsenal? Arsenal mnie zaraził mój kumpel ze studiów, czyli to było... O rany, 29 to było 10 lat temu, od 10 lat kibicuję Arsenowi, albo od 11 i to był ten moment, kiedy akurat Wojtek wchodził wtedy do drużyny, także te rzeczy były ze sobą mocno powiązane, pamiętam, że był taki mecz z Barceloną, gdzie on miał bardzo fajny występ. Grali zawsze jak Barcelona, tylko że byli zawsze w tym wszystkim, co robią, trochę gorsi od Barcelony. No coś w tym jest, tak, i trochę wtedy odrabiałem lekcje i zacząłem studiować tę drużynę Wengera jeszcze za czasów Bergkampa, Piresa, za czasów no oczywiście Thierry Henry, czyli mój ulubiony w ogóle zawodnik, chyba jeden z ulubionych zdecydowanie, Sylvain Wiltord, tam była paka taka, no ciekawa, oni chyba w ogóle wtedy żadnego meczu nie przegrali. No bo to są ci Invincibles, tak? Tak, tak jest. Okay. Tak jest. I jakoś tak później poszło dalej. Czyli też byłeś takim, kurde, kibicem sukcesu, ten Arsenal. A to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, to co mówisz, że grali podobnie jak Barcelona. Wydaje mi się, że trochę też ta moja miłość do Arsenalu wykiełkowała z tego, że mój brat bardzo mocno kibicuje Barcelonie i całe tam otoczenie, i jeżeli chodzi o kumpli mojego brata, jak zawsze się spotykali na meczach i zawsze Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ja tak sobie myślałem, że kurczę, muszę coś trochę innego znaleźć. W kontrze. Muszę być w kontrze, bo tak nie mogę już patrzeć po prostu, jak oni to są wszyscy tacy pro Barcelona, chociaż też nie jestem jakoś negatywnie nastawiony do tego klubu, mam do niego jakiś rodzaj takiej nostalgicznej sympatii, mimo wszystko, ale musiałem znaleźć sobie po prostu drużynę, która tak jak mówisz, no, gra w dosyć podobny sposób, ale ma gdzieś tam inny emblemat i wpadło na Arsenal, w którym się absolutnie jakoś zafascynowałem w tamtym czasie. No i co, nie wiadomo co się stanie z tym sezonem, no bo on jest na razie niedograny, co prawda Anglicy już cały czas zapowiadają, że no, niezależnie od koronawirusa oni spróbują ten sezon dograć do finału, ale tak cię zapytam bardziej o Arsenal, Który sobie oglądasz? I... Dobre wieści są takie, że Martinelli zadeklarował się, że zostanie przynajmniej na kilka lat i że chce zostać legendą. Arsenal już użył tak dużych słów. To już wpadł ci w oko, rozumiem. Dobry piłkarz. Myślę, tak? że coś dobry może dzieciak. Dobry chłopak. Ale nie na Mistrzostwo Anglii, mój drogi. Na razie tam jeszcze nie ma drużyny na Mistrzostwo Anglii, na pewno. Jeszcze długo nie będzie, tak długo jak jeszcze trochę trzeba poreperować. Jak Jurgen z Liverpoolem będą trzymali rękę na pulsie, to jeszcze długo nie, jeszcze nie i długo nie. Pamiętasz swoje pierwsze... Nie mogę nie przyznać racji. Pierwsze piłkarskie wspomnienie, jakie masz w głowie, to co to będzie? Pierwsze piłkarskie wspomnienie. O, jako zadeklarowany fan gry Pro Evolution Soccer, to aż mi jest się wstyd przyznać, ale moim pierwszym piłkarskim wspomnieniem jest granie w grę FIFA 2001 na starym komputerze, na takim starym PC-cie 98. Nie od tego czasu po prostu nagrałem się w tę FIFA wtedy przez pół roku chyba, później przeniosłem się na Winning Eleven i od tego czasu już... Nie przekonasz mnie. Okej, okay, no i co? Na drugą stronę barykady nie zamierzam. No dobra, ale to ty mówisz o grze komputerowej, ale takie piłkarskie wspomnienie, takie wiesz, takie no coś zobaczonego w telewizji. To wspomnienie się bardzo mocno wiązało z tym, że zacząłem się fascynować nazwiskami tych piłkarzy oczywiście wtedy. Co dalej poszło, no to pamiętam, że w roku 2002, jak chodziłem do szkoły, wtedy podstawowej jeszcze, jak Polacy grali za Jerzego Engela na mundialu w Korei i Japonii, na którym zresztą przygotowywałeś film dokumentalny, to jakoś tak to mi się mocno zapisało, że nie było lekcji, tylko wychodziliśmy z lekcji do pustych klas i w tych pustych klasach wszyscy oglądali te mistrzostwa. No tak, bo to było wtedy za dnia, tutaj, bo to był środek dnia, tak, czy nawet poranek taki. Także to od razu jakoś tak mam dobre skojarzenie z pierwszymi wspomnieniami piłkarskimi, bo no, byłeś wolny od lekcji i tak dalej, dodatkowo jeszcze jakieś takie fajne emocje. No, to było coś takiego, co później sprawiło chyba, że wchłonąłem. No nie wiem, czy to były fajne emocje. One wcale nie były takie fajne. Dwa razy w ucho i po tygodniu już było koniec. I 3-1 na końcu ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy nie, no wiadomo, że porażka... No, sporo było grymasów, ale ja wspominam to dobrze. Mamy jakiś telefon? Halo? Jeszcze sekundeczkę będziemy mieli. A, mamy. Już jest kolejny słuchacz. Hate Park 22 219 50 31. Kogo tym razem do nas przywiało? Dominik.
Witam. Dominik, cześć Dominik. Takie pytanie, bo pan Stanowski zawsze mówi, że u was nikt jakby nie traci po Hyde Parku, a co pan sądzi o wczorajszym wystąpieniu Marcina Neumanna? Ale kogo pytasz? Ciebie. Mnie? Tak. No wiesz co, no spodziewałem się, że ktoś o to zapyta. No jak mówię, tutaj pamiętajcie jednak, że dzisiaj bohaterem jest Kuba, nie ja. No ja mam, nie wiem, czy Marcin stracił. No ja generalnie obejrzałem oczywiście cały Hyde Park. Początkowo oglądałem go z dużym uśmiechem, bo uważam, że bardzo w bardzo inteligentny i przemyślany sposób Mateusz punktował tam, gdzie trzeba, Marcina, pokazując mu na przykład rekord jego przeciwników bokserskich, który, umówmy się, no, nadzwyczajny nie był. Wydaje mi się potem, że Marcin trochę się zagrzał, no, jak kiedy już przyszedł Krzysiek i takie, powiedzmy, dwa czy trzy teksty już były do końca tego programu nadużywane. I szczerze mówiąc, jak dla mnie trochę za mięsa latało. Ja akurat w przypadku, nie wiem, może jestem staromodny, ale ja jestem trochę wege, jeśli chodzi akurat o latanie mięsa na antenie, więc tak już potem ten taki uśmiech szczery potem mi się zmienił w taki trochę grymas. Ale okej, no posłuchajcie, raz jest tak, raz jest inaczej. Wszystko się dobrze skończyło, chłopaki się rozeszli do domów, jest okej. A oglądałeś? Co ty sądzisz? Oglądałem. No według mnie... bo jakby oglądałem jego też konferencję FMMA i no według mnie tam zyskiwał, a u was no niestety według mnie stracił, pewnie według wielu słuchaczy. Ale wiesz co, ja myślę, że dziękujemy ci bardzo za to pytanie, chyba że chcesz jeszcze o coś zapytać Kubę, nie wiem, czy masz ochotę? Znaczy Kubie, chciałem się zapytać, czy zapytałby was, kiedy zespół Mazowsze zasiądzie na jego miejscu. Proszę? Kiedy zespół Mazowsze zasiądzie na swoim miejscu. No to już od Tomka zależy. Jak żeje krzesełko w razie. Okej, bardzo ci dziękujemy za to, za te pytania. Coś jeszcze chciałem ci powiedzieć, ale już chyba zapomniałem. Aha, już wiem. Dobrze, że wspomniałeś, to ta konferencja, bo powiedziałeś, że to trochę wyglądało jak na konferencjach MMA. Ja właśnie miałem takie w pewnym momencie wrażenie, oglądając wczorajszy Hyde Park, że wyglądało to trochę jak te ważenia przed walkami czasem MMA, żeby tak trochę zrobić takiego dużo szumu, dużo wiatru. To tak momentami tutaj wczoraj było w studiu. No ale okej, nic się wielkiego nie stało. Ty oglądałeś? Ja oglądałem z zapartym tchem. No widzisz, czy... sobie się pod tym, co mówisz, że no, mięsa latało tyle, że Lady Gaga tyle na sobie nie miała w tej swojej kreacji takiej fajnej. Też mięsnej. Tak. No ja się bawiłem świetnie. Bardzo mi się podobał ten mem, który latał po internecie, że idealny wieczór nieistny i ucięty i Mateusz na środku. No tak, jak ich tak rozdziela tutaj tych dwóch. Słuchajcie, ja myślę, że tak jak tutaj wam bardzo często powtarzamy, staramy się w kanale sportowym robić programy czasem bardzo merytoryczne, piłkarskie głównie, ale sportowe. W weekend dostaniecie sporą dawkę boksu MMA, bardzo merytorycznego i poważnego, i Mateusz też zaprasza na nowy swój magazyn Octagon. A czasami są programy, gdzie po prostu no, chcielibyśmy też... szczerze, mnie już głowa boli od koronawirusa i to chyba jest normalne, bo wszyscy się tym bardzo przejmujemy, więc czasem dostać trochę rozrywki, a może czasem takiej, czasem rozrywki przez wielkie R, a czasem może przez małe R, ale po prostu, żeby dostać dwie godziny trochę odpoczynku od tego, co się dzieje na świecie. A jak się komuś nie podoba, to zawsze się może wyłączyć, przerzucić na coś innego. No przecież jest tyle rzeczy do zrobienia na świecie. I o to cię zapytam teraz. Jako wielkiego pożeracza kultury, płyty, książki, filmy, seriale. Powiedziałeś, że 3 miesiące na kwarantannie, gry komputerowe. Co obejrzałeś ostatnio, co przeczytałeś ostatnio, bo czytasz też dużo. Co cię zainspirowało, co cię zaintrygowało? No. Już ci mówię. Zawsze mam taki moment, że podczas zastanawiania się nad płytą i podczas robienia płyty staram się coraz więcej tych bodźców sobie dostarczać w postaci właśnie wszystkich tych elementów kultury, o których mówisz, czyli i książka, i jakby muzyczka. Bardzo dużo słucham, bardzo dużo czytam, bardzo dużo oglądam. A jak już skończę, to później mam taki okres miesięcznego resetu, gdzie tak naprawdę tylko i wyłącznie odmurzam się przy konsoli i pykam sobie tak naprawdę siedząc te 3-4 metry od telewizora.
ale co oglądałem pod koniec już, jeżeli tak naprawdę to każdy kawałek na tej płycie ma jakieś takie, takie źródełko z inspiracjami, wydaje mi się, że różnego rodzaju, bo to nawet nie jest tylko książka, to nie jest tylko film i tylko muzyka, tylko myślę, że to może być w ogóle dużo różnych innych jeszcze innych rzeczy, które się akurat wtedy działy. Sporo oglądałem na przykład skandynawskiego kina w ostatnim czasie. Pod koniec tej płyty sporo oglądałem jakiegoś takiego ciemnego kina, gdzie słońce jest troszeczkę zasłonięte i na przykład bardzo mi się podobał taki film skandynawski Festen. Bardzo mi się podobał taki film Zło, czyli raczej dramaty albo ewentualnie dramedy. Obyczajówek trochę. Co tam Zło to jest ciężki film. No, Zło to jest bardzo ciężki film, ale też był dla mnie inspirujący. To o tych młodych ludziach, prawda? Taki tacy ładni, młodzi ludzie, tak, którzy się okazują, że mają... Chyba szwedzka, to był chyba, tak, to chyba szwedzki film. Co jeszcze mi się podobało z jakichś takich aktualniejszych? O rany. No może jeszcze z takich, trochę cofając się, to bardzo mi się podobał taki estoński z kolei film, Klas. Nasza klasa. Ojej, to nawet... rzeczywiście się tak lubisz. No nie, no tam były takie ciężary sobie wrzucałem na głowę, to prawda. No też film, który mi poleciłeś, musimy porozmawiać o Kevinie. Czyli trochę się cofałem i nadrabiałem zaległości, bo wcześniej z kolei... Musimy porozmawiać o Kevinie. To podobało ci się? Bo nie rozmawialiśmy bardzo, o tym. Bardzo. Ale to też jest ciężkie, to są ciężary straszne. Ja tak lubię, jak mnie przeczołgę po drodze, po prostu po betonie. No Polowanie też świetne. No Polowanie, tak, doskonałe. Komiksów, jak wiesz, też dużo czytałem. Dużo jakichś takich trochę luźniejszych rzeczy. Muszę dorwać ten komiks, o którym ci pisałem, Kot Rabina, który masz podobno na swojej półce. Mam. I Znogut, to jest chyba też to samo wydawnictwo. Tak. Następnym razem przywiozę ci Kota Rabina, ale Kot Rabina się nazywa Wróć do mnie. Wróć do mnie, w sensie to jest... W sensie, że ci go pożyczę, ale wróć do mnie. Okay. No, dostajesz ode mnie Maus, tak, który jest wybitnym, uważam, też ciężary, ale znakomity. Tak, w jeden dzień to połknąłem, bardzo fajnie. Dobra rzecz. Okej, no dobra, słuchaj, to jeszcze może sobie do tego porozmawiamy, ale mamy kolejnego rozmówcę, kto tym razem się do nas dodzwonił. Słuchamy uważnie i bardzo. Dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór. Cześć Kuba. Cześć, hej. Kogo do nas przywiało? Halo, kto do nas się dodzwonił? Chciałem powiedzieć, że po igrzyskach olimpijskich został nam tylko twój tytuł kawałka. To prawda, śmieliśmy się z tego z Filipem. Drugą część, na przykład Tokio 2021, a ja ze swojej strony obiecam, że w szatni będzie latać jak zło. Dobra, to ja ci teraz powiem, kto to się dodzwonił, bo ja już poznałem, a ty jeszcze nie. Proszę. To jest Karol Kłos. Bełchatów, siatkówka, środkowy bloku. W ogóle bardzo dziękuję, dostałem od was wspaniałą koszulkę i zaproszenie na Ligę Mistrzów w zeszłym roku. My cały czas pamiętamy i podtrzymujemy, mam nadzieję, że ja tam chętnie przyjadę, tylko mnie wtedy nie było, ale bardzo dziękuję, to jest w ogóle, strasznie się wtedy zajerałem. Jeszcze dostałem tam od was podpisy. Bardziej, słuchaj, powiem ci więcej, był taki pomysł, żeby ten kawałek nazwać Tokio 2021, tak jak mówisz, i w ostatniej dosłownie sekundzie, jak oddawałem tracklistę, to zmieniłem to na Tokio 2020, bo jeszcze Filip mi napisał, że ta impreza jednak się nie odbędzie. Mówię, dobra, to chociaż zostanie to w naszej pamięci i tak to wrzucimy w tej formie. A jak ci się, Karol, podoba płyta, Kuebo? Przesłuchałem dzisiaj całą, od deski do deski. Powiem szczerze, że mi przypadł do gustu Gazprom z Sokołem. No. Bardzo fajnie wpada w ucho. Też ten kawałek, jeden z pierwszych, które nagrałeś. Pytanie, jak mogę chwilę. No pewnie. Pytaj, Dlaczego nikt nie hejtuje i dlaczego nie dzwonią dziewczyny? To jest doskonałe pytanie, ale posłuchaj, na pytanie, dlaczego nikt nie hejtuje, możesz odpowiedzieć sobie sam, możesz zacząć hejtować w takim razie jako pierwszy. A dlaczego nie dzwonią dziewczyny? No nie wiem, daj telefon dziewczynie, to i może ona pohejtuje, ja nie wiem. Wolę nie, naprawdę. My jesteśmy na to przygotowani, mamy grube pancerze. To prawda. Karol, jak ty spędzasz ten czas? Co u ciebie słychać? Co słychać w Bełchatowie? Rozumiem, siedzisz w domu, masz jakąś okazję poćwiczyć, potrenować jakkolwiek? Trenuję tylko i wyłącznie w domu, myję rączki i tyle. Jestem akurat w Warszawie, wyniosłem się z Bełchatowa, bo sezon już dobiegł końca. A na koniec, jak mogę hejtować pierwszy raz w życiu, to ja mogę hejtować. Jesteście leszcze i dlatego obejrzę do samego końca. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. Bierzemy to na klatę i nastawiamy dobrodziejstwem inwentarza, jak najbardziej. Miłego wieczoru wam życzę i dużo, dużo zdrowia. Dzięki, Karol, trzymaj się. Trzymaj się, Karol, dziękujemy ci bardzo. To przypomnimy w takim razie o prawdziwym trójpaku, prawdziwego kibica kanału sportowego. Wy tam wiecie, te łapki, te suby, te dzwonki, co tam się nie dzieje. To zróbcie to teraz. To ja cię też zapytam o to, co się dzieje na płycie, bo mnie bardzo mnie zaintrygowało to, jak ułożyłeś te piosenki na płycie. I chciałbym cię zapytać, dlaczego Bubble Tea, która jest piosenką
niezwykłą z racji tekstu też, bardzo mi się podoba, ale nie, ona mi się podoba nawet bez tekstu. Uważam, że to jest chyba taki najbardziej, chyba że to jest celowy zabieg, to jest taka to jest singlowy numer. Może nawet za bardzo singlowy, jak na bycie raperem z krwi i kości, bo to jest taka prawie popowa piosenka, bardzo dobra, bardzo chwytliwa, takie trochę Tamagotchi. A ona została na płycie umieszczona na jako przedostatnia piosenka. To prawda, tak. Już ci mówię, jak, na czym polegało... Na czym polega ten myk? Na czym polegał ten myk, jeżeli chodzi o układanie tracklisty. I był bardzo, bardzo prosty, bo tak naprawdę cała tracklista stanowi oś czasu. I wydaje mi się, że jest odbiciem dokładnie moich jakichś tam stanów skupienia w konkretnych momentach. Czyli zaczynamy w roku 2018, gdzie zaczyna się płyta kawałkiem Romantic Psycho. A kończy się To wszystko było dla ciebie, który był napisany, i jakby zaczyna się Romantic Psycho, który był napisany jako pierwszy, kończy się dokładnie To wszystko było dla ciebie, czyli w sytuacji, w której pisałem ten kawałek tak naprawdę. No, taka jako nietypowa ostatni, piosenka. Jako ostatni. Taka jako nietypowa ostatni. Piosenka, jak na twoją twórczość, tak zupełnie. No. Coś to mnie bardzo cieszy, bo to chodzi, żeby trochę, wiesz, wyskakiwać z tych konkretnych katalogów i szukać jakichś nowych rozwiązań, ale bardzo też jestem zadowolony z tego numeru. A czemu tęsknisz za Rygą? Ojej, to jest znowu moja intymna historia. Wiedziałem, że mi raczej nie powiesz, ale tak. No, ja ci pomówiłem nawet, ale... Tak? Już, no. Dobra, to już chyba nie ten. A powiedz mi, co z tym Bożym Ciałem, bo tam też jest, że odrzuciłeś Boże Ciało w jednej z piosenek. Opowiedz tę historię, bo to jest ciekawe. To prawda, bo trochę mam jakby wyrzuty sumienia za słowo, które dobrałem, w sensie, że samo słowo odrzuciłem brzmi w taki bardzo pyszałkowaty sposób, a prawda jest taka, że wtedy mieliśmy propozycję zrobienia utworu do filmu Boże Ciało, który uważam, że jest absolutnie świetny i uważam, że gdybym był w formie, w której jestem teraz, powiedzmy, czyli już troszeczkę rozpisany, to jakby z najczystszą przyjemnością bym to wszystko zrobił. Dzisiaj w ogóle swoją drogą rozmawiałem z Janem Komasą o tym, że bardzo chętnie bym to zrobił, ale wtedy było jakieś dużo takich wyboistych momentów A to rozumiem, sam reżyser się zgłosił do ciebie? Wiesz co, oni rozmawiali z Piotrkiem, z Ajkiem, z moim bookerem, okay, który też bardzo często załatwia tego rodzaju rzeczy. Ja wtedy byłem chyba w ogóle raz za granicą, drugi raz się trochę rozchorowałem i dwa razy, jak organizowaliśmy ten pokaz przedpremierowy, to niestety nie dotarłem na niego, za co dzisiaj Janka serdecznie przeprosiłem. No i tak to... Tak, no, duża rzecz, duży to, film ci przeszedł koło. Rozumiem, że twoja piosenka miała być wtedy, ona stanowiła tam część, tam jest taka scena, gdzie jest kawałek. Być może miała być rozwinięciem tej sceny, bo z tego co wiem, to ten utwór Białasa też miał się tam znaleźć i chyba miał jeszcze dojść do tego mój. Nie jestem pewien, więc też nie chcę skłamać, ale to też tak jak mówię, no nie jest tak, że cynicznie miałem to na stole, powiedziałem, nie, Boże Ciało, to po prostu rzucam, a później jak już się okazało, że ten film odniósł jakiś tam sukces, to do tego wróciłem. W wypadku nie, bo uważam, że Jan Komasa jest świetną i bardzo inspirującą postacią, jeżeli chodzi o kinematografię przede wszystkim. Jak weźmiemy różnorodność ich filmów, jestem też świeżo po Hejterze, no obejrzałem Hejtera świeżo. No jeszcze zdążyłeś do kina, czy już? Nie, już na playerze. A wiesz co, jeżeli chodzi o pierwszą część, czyli o Salę Samobójców, to byłem w Tajwanie nie tak dawno, bo jakieś pewnie 4 czy 5 miesięcy temu i tam ludzie są absolutnie w tym filmie zakochani. To serio? To była pierwsza sytuacja, gdzie się spotkałem z czymś takim, że za granicą, jak mówię, że jestem z Polski, to ludzie nie identyfikowali tego z Robertem i nie mówili o Lewandowski, tylko najpierw mówili Sala Samobójców, a później dopiero wow, że Robert, super. Żartujesz, naprawdę? No, to było bardzo ciekawe. No. I to nie był taki, rozumiem, jednorazowy przypadek, tylko że... Nie, bo oni są tam, oni mają fioła na punkcie tego filmu. W ogóle, jeżeli chodzi o azjatyckie kraje, myślę, że Korea podobnie, bo też kiedyś z jakimiś tam znajomymi Koreańczykami rozmawiałem o tym. Właśnie Tajwan, Hongkong, to ten film był tam bardzo, bardzo popularny i też z tego, co się orientuję, to Jakub Gierszał też zdobył sporą popularność w tych krajach. Po tej produkcji. Akurat Janek Komasa ma dobrą rękę i dobre oko do tych młodych. Maciej nowych. Musiałowski też teraz stworzył kreację, która jest bardzo, bardzo, bardzo duża. To co, ktoś się do nas zadzwonił? Halo? Jeszcze chwileczkę będziemy mieli, jeszcze za sekundę będziemy mieli kolejny numer, to ja cię znowu wrócę do piłki nożnej i teraz cię zapytam o najpiękniejszą bramkę, jaką widziałeś w życiu. Gdybyś miał wybrać jednego gola, który cię naprawdę... Bo ja mam swoją bramkę. Dawaj. Pierwsze dwie, które mi przychodzą do głowy, to jest na pewno Zlatan z Anglią. Spoko. Przewrotka z daleka. Czyli gdy wyczekał bramkarza. Na pewno druga to jest Dennis Bergkamp. Z Newcastle. Kurde, chcesz zobaczyć, co sobie zapisałem? To samo. Dennis Bergkamp z Newcastle. No, to lubię. Lubię tę bramkę bardzo.
Kurczę, no lubię też nożyce Roberta z Wolfsburgiem, aha, z takich bardziej aktualnych. Może gdzieś tam jeszcze szukając bliżej, to na pewno fajny był gol Sona. W tym sezonie. Dobrze mówię, prawda? Fajna była bramka Sona. Bardziej mi się podobała niż Suareza. Ta, wiesz, wręcz, bo to chyba ta sama ten sam weekend oni tak strzelali. Nawet no, dyskutowaliśmy o tym, pamiętam, w BC Football, która, czy Son, czy Suarez, który z tych goli. Kurczę, co jeszcze? Musiałbym się chwilę zastanowić. Chyba był jakiś gol Larsona, który mi się też podobał, chyba tak, jakiś taki, mam teraz taki trochę flashback, ale na pewno jakiś Szczupak. To mi się kojarzy, musiałbym to trochę odkurzyć. Na pewno przychodzi mi jeszcze do głowy gol Ibrahimowicza z Włochami, jak strzeli piętę. On w ogóle ma mnóstwo tych bramek. Nie, no Ibrahimowicz, wiesz, Ibrahimowicz jest w ogóle wybitny, bo każda jego bramka jest inna. Ale wiesz co, pytają o to ludzie na czacie teraz, tak no. Mi się akurat tak mi przemknęło. Marko Van Basten z bardziej oldschoolowych. No tak, ze Związkiem Radzieckim? Tak. Pyta Salomon na czacie, Ronaldo czy Messi? Salomon Kalu? Nie, może Salomon Kalu, może on. No. Ronaldo czy Messi, dlaczego? Ja jestem zwolennikiem Leo Messiego. Dlaczego? Być może to wynika właśnie z tej Barcelony, którą mnie tam kiedyś trochę zarażono, ale szanuję bardzo jednego i drugiego. No też jest tak, że lubię patrzeć i na Ronaldo, i na Messiego, ale jednak mimo wszystko nawet nie z jakichś takich względów, że coś tam mi bardziej gra technicznie tutaj czy tam, tylko to jako jakoś tak po prostu trochę in blanco biorę Messiego. Okej. Okay. Wiesz co, nasz wydawca, nasz producent Konrad pyta, czy to przypadkiem nie gol Larsona z Bułgarią, czy to nie była taka bramka? Mi się wydaje, że bardziej Celtic chyba. Bardziej Celtic? No. No to już wiesz co, to już parę lat minęło, ja to z trudem do domu trafiam, to nie chcieli, żebym ja pamiętał gole Larsona z Celticu Glasgow. Na pewno zaraz mi przyjdzie jeszcze jakiś gol. Dobra, to zanim jeszcze ci przyjdzie, to o tym myśl, a jednocześnie odpowiadaj na pytania, bo bądź jak Napoleon, bądź dwudzielny przynajmniej. Uwaga, dzwoni do nas kolejny słuchacz, może słuchaczka, kto to wie. Kto jest z nami? Halo? 22 219 50 31. Dobry wieczór, proszę dobry bardzo. Dobry wieczór, Pszczółkowska z tej strony. Kto taki? Pana poznać. Dobry wieczór, hej. Jeszcze raz przepraszam, kto? Pszczółkowska. Pszczółkowska. O, to ja wiem, heja. Cześć. Cześć. Ja chciałam po pierwsze pogratulować całego wydarzenia, a po drugie zadać takie pytanie, które wydaje mi się, że troszeczkę łączy zarówno branżę muzyczną, jak i sportową, a nawet trochę odpowiada na problem obecnego wirusa, który nas przeatakował. Bo spędziłeś, Kubuś, 3 miesiące w domu. W tym momencie praktycznie wszyscy ludzie na świecie siedzą w domach. Jak sobie poradzić z dyscypliną? Jak sobie poradzić z tym, że coś trzeba z tymi dniami zrobić i one nie powinny się zlewać w jeden wielki dzień? Jak sobie radzisz z tym wszystkim? Z perspektywy sportowca, z perspektywy muzyka i z perspektywy człowieka, który był w kwarantannie, zanim my wszyscy tam wylądowaliśmy. Byłem też trochę przygotowany na to, bo tak naprawdę to w ogóle po płycie Tacon of Eden mój tryb życia wyglądał dosyć podobnie. W sensie ja bardzo dużo czasu spędzam w domu, po prostu jak starzy Skandynawowie i lubię to. Jakoś jakoś się do tego przyzwyczaiłem i po prostu... Ty jesteś do tego zwierzę nocne. Tak, ja jestem do tego zwierzę nocne, więc ja powiem ci, że miałem nawet w życiu taki chyba pół roku, gdzie w ogóle nie widziałem słońca. To było też szalone i jakoś się z tym czułem dosyć okej. Co ja mogę polecić ludziom? Może nie tyle to poleci, ale jak ty sobie z tym radzisz? No bo wiesz, z jednej strony sportowcy muszą sobie, wiesz, poradzić z tym, że wstajesz rano i jest dyscyplina, bo inaczej nie ma wyniku. A muzycy, raperzy, wiesz, żyjemy jednak w tej samej branży troszeczkę. Jasne, i wiesz, jasne, jak to wygląda. Funkcjonujesz nocą i bardzo łatwo się poślizgnąć, jeżeli nie zarzucisz sobie tego właśnie zdyscyplinowanego trybu, nie? Tak, no mi się wydaje, że w ogóle człowiek jest się w stanie przyzwyczaić do kompletnie wszystkiego, jak się odpowiednio mentalnie do tego nastawi. I w moim przypadku to wygląda bardzo, ja jestem bardzo prostolinijny, jeżeli chodzi o to przebywanie w domu, w sensie ilość czynności, które wykonuję, to trochę przypomina ten szlagwort z refrenu Tamagotchi. Także piję, jem i śpię, i ewentualnie gram na konsoli jeszcze i... Piramida Masłowa, no co zrobisz? To tak, ale staram się gdzieś tam sobie digować jakieś fajne rzeczy, które mnie zainspirują, dokładnie z tych różnych gałęzi, o których mówił Tomek, czytać sobie i chyba w to tak głównie uciekam. Czyli kultura przede wszystkim?
Ach, przede wszystkim. Kultura górcza. I bardzo dobrze. Dobrze, uratuje nas tylko spokój. Dzięki. Muszę w ogóle sprawdzić twoją książkę, bo jeszcze jej nie przeczytałem, a widziałem, że... Ona akurat... jeszcze nie wyszła w ogóle. Ja walczę teraz z drukarnią, bo jest koronawirus i czekam, wiesz, na dostawy. Jak tylko przyjdzie, to wysyłam. O Jezu, czekam na to. Czekam na dziękujemy ci bardzo w takim razie. Dzięki, buźka. Dobranoc, panowie, pozdrawiam. Dzięki, pa, pa. Dziękujemy ci bardzo, a my sobie porozmawiamy jeszcze dalej. I znowu o piłce. Czy ty jesteś kibicem, kiedy oglądasz mecze? A wiem, że oglądasz bardzo dużo spotkań. Wiem, że nawet czytałem dzisiaj twój stary wywiad z Kubą Olkiewiczem z Weszło. To tam kiedyś jeszcze opowiadałeś. Jakieś fragmenty. Tak, to jest to wywiad taki sprzed kilku lat, kiedy byłeś na świeżo po Mistrzostwach Świata w RPA, gdzie obejrzałeś wszystko oddechy do dechy i następne mistrzostwa też obejrzałeś prawie oddechy do dechy. Ale kiedy oglądasz reprezentację Polski, czy ze stadionu, czy przed telewizorem, to ty jesteś kibicem A, takim kibicem od A do Z za reprezentacją Polski, B, kibicem marudą, C, kibicem analitykiem. Chyba najbliżej tego pierwszego wariantu w połączeniu z tym trzecim, chociaż miałem moment przy tym spotkaniu, o którym rozmawialiśmy, chyba to było spotkanie z Łotwą eliminacyjne, gdzie tam trochę pomarudziłem jedynie, ale tak to jestem absolutnie zakochany w reprezentacji. I tak bezwarunkowo ich kochasz? Tak, mam słabość zdecydowanie i nie opuściłem chyba żadnego meczu, może opuściłem jakieś jedno spotkanie na przestrzeni ostatnich 5 lat, ale szybciutko je nadrobiłem i to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że musiałem się przysiadać z samolotu do samolotu. Mhm. Jakoś tak to działało. No jestem raczej serduchem. A zdarzyło ci się wyjść z siebie i stanąć obok podczas oglądania meczu, czy reprezentacji, czy Arsenalu, bo to trochę łatwiej? Że coś zdemolowałeś, nie mówię, że od razu jak ci czasami w tych tureckich, w tych memach, w krótkich filmikach, tureccy kibice, którzy wiesz, kopią. Rosyjscy też są bardzo, serbscy no, też są przecież, tak, Bałkany tak. To też są bardzo, to jest bardzo impulsywny region. Nie, ja chyba tak nie reaguję aż tak emocjonalnie. Znaczy jest mi na pewno przykro i... Podczas gry tak samo? Podczas gry... W sensie, że... No, że grasz, że nie strzelisz gola i wiesz... A, nie. Mam nie. Raczej dużo dystans. Do ze spokoju. No, okej. Okay, no. To bardzo się cieszę. Ktoś do nas się znowu dodzwonił? Kogo mamy na linii? A też sporo było halo, jeszcze raz, przepraszam cię. Sorry, hej. Halo, jak słychać? Słychać cię bardzo dobrze. Ktoś się do nas dodzwonił? To tak, Gminoletka. Kurwa, będzie wiedział skąd. Oj, ale... Cześć, jeszcze raz powiedz, proszę. Z Glinojecka, Glinojecka, tak. Cześć. Tak. Kryształ Glinojeck, tam jest taka drużyna. Tak jest. A grałeś tutaj u nas? Kiedyś? Byłem. No dawaj. Słuchaj, ja mam takie pytanie, czemu nie wyszedł Ben Zirem? Był kiedyś taki numer i czemu on nie wyszedł finalnie? Numer Ben Zirem z Tomim Cashem. O tym mówimy, tak? Tak. No bo jeszcze nie wyszedł, bo może wyjdzie, no zobaczymy. Ale wyjdzie, jest sensa? A może. Kuba, słuchaj, skoro mam cię już na antenie, słuchaj, zamówiłem płytę. Płyta jakby do mnie nie doszła finalnie. Próbowałem na sklep przydawać do 20 i nikt nie odpowiada z tego sklepu. Kiedy mogę mieć odpowiedź? W sensie, kiedy możesz się spodziewać płyty? Znaczy płytę, bo o to chodzi, że ja jestem w internecie, jestem... I zamówiłem na internet płytę i po prostu ona nie przyszła do domu do mnie. Po prostu chciałem, żeby nie szatę. Bo jeżeli płyta została zamówiona przez ciebie dzisiaj, to ona prawdopodobnie dojdzie do ciebie albo... Ale nie, Kuba, ona została zamówiona 10 lutego. 10 lutego? Tak, ja chciałem, żeby nie szatę, ale się już nie dało. No to kochany, w takiej sytuacji to będziemy musieli zbadać tę sprawę po prostu oddolnie i będę musiał tam na magazyn Q-Shopu wystosować to zapytanie. To jakbyś mógł, to po prostu podeślij nam proszę swoje dane i ja to sprawdzę. Ale ja już podesłałem oddolną, tutaj tylko nie przypilnuję. Słuchaj, to jeszcze tutaj kanałem sportowym będziemy musieli... Sprawdzimy, ja go przypilnuję, posłuchaj, ja go przypilnuję, on cię na pewno zbada i dostaniesz tę płytę, nic się nie bój. Tomek to bierze na siebie, albo w ogóle, albo zapobiegawczo możemy ci wysłać od razu, to będzie najłatwiej, może tak, to będziesz miał dwie po prostu. No dobra, no to ja ci wyślę na Instagramie dane i sprawdzę Instagrama. Dobra, okej, okay. Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy cały Glinojeck. Kryształ Glinojeck. No. Kryształ Glinojeck? Kryształ Glinojeck. A ty tam też ty pojechałeś na jakiś mecz? Ja tam byłem wyjazdowo kiedyś, ale to też za młodzieżowych czasów.
I co? Z sukcesami, czy nie, tego akurat nie pamiętasz? Nie pamiętam. Słuchaj, ja w tym wywiadzie Kuby Olkiewicza, czekając na kolejną rozmowę, 22 219 50 31, muszę cię zapytać, tam jest jeden fragment tej rozmowy, który mnie po prostu aż sparaliżowało, że ty chciałeś być komentatorem i wysłałeś swoje, tego mi nie opowiadałeś, wysłałeś mi, tylko wysłałeś swoje jakieś... Tobie właśnie. To tak rozmawialiśmy o tym samolocie nawet. To ja tego nie pamiętam. Manchester City, Arsenal to był mecz. Manchester City, Arsenal skomentowany przez siebie, tak. Mecz, wysłałeś taką próbkę. Tak. Prawdopodobnie szła jak ta płyta od lutego, wiesz? Nie leżą to, razem ta to płyta ja teraz, to tym razem próbka. Ja przypilnuję, żeby się tam znalazło to archiwalne nagranie. Dobra, i opowiedz tam teraz, jak ci poszedł ten komentarz? Kurczę, tamtego już tak dobrze nie pamiętam, ale no do dzisiaj... Nawikę masz dobrą, do dzisiaj to wiemy. Mam może nawikę momentami niezłą, jak się trochę nakręcę i zawsze przed telewizorem wyciszam faktycznie dźwięk, też chyba mówiłem o tym w tamtym wywiadzie, już tak. Nie pamiętam, ale tak, zawsze tak. Wyciszam dźwięk, jak gram właśnie w Pro Evo i komentuję sobie pod nosem to, co tam się dzieje, nawet sobie nieraz spisuję, rozumiesz, notatki jakieś, jestem serio? Aż tak przygotowany. No miałem na to wkrętkę sporą, tylko że wydaje mi się, że mój tembr głosu nie był odpowiedni, że ja tak trochę za cicho mówię i nie wiem, musiałbym pewnie nad tym mocno popracować. Chodzić na scenę, to drzesz japę tak konkretnie, no to też nie jest tak, że... Na tym też muszę popracować swoją drogą. To, ale słuchaj, ale to jest jakieś niespełnione marzenie twojego życia, czy to tak raczej było tylko taka... Nie, to była alternatywa, jeżeli chodzi o w ogóle taką moją wymarzoną listę. Ja się muszę tym zainteresować, żebyś tym przypadkiem że jednak... Te wesołe rapowanki były u mnie na samej górze. No chociaż jeszcze ostatnio się nad tym zastanawiałem, drapałem się trochę po głowie, myślałem, co jeszcze mógłbym robić i parę pomysłów mi przyszło do głowy, ale komentarz jest też. Takich jak na przykład, proszę cię, rysowanie komiksów. Mnie fascynuje niesamowicie. Mhm. Nie znam się na tym kompletnie i kompletnie nie potrafię rysować, ale myślę, że gdybym na pewnym etapie swojego życia mocno się w to wkręcił, a mógłbym się w to wkręcić na przykład, to też dawałoby mi to sporą frajdę. Mhm. Jakbym miał dalej szukać jakichś takich moich wymarzonych zawodów, to proszę cię, chciałbym być profesjonalnym Lego builderem, czyli tym panem, który układa klocki Lego, albo nawet tym panem, który wymyśla zestawy, bo to jest też fascynujące. I myślę, że trzecim jeszcze takim punktem... To jest zawód? Oni Lego zarabiają builder? Dobry pekiel, panie. Serio? No, jasne. Ostatnio widziałem nawet takich szczęśliwych starszych panów, którzy po prostu pozują z tymi wielkimi krokodylami zbudowanymi z klocków. To jest niesamowite, fascynujący jest to zawód i myślę, że też mógłbym się w tym odnaleźć. Najważniejsze to mieć na siebie pomysł. A trzecia rzecz, proszę ja ciebie, to już taka dzisiaj chyba trochę najpoważniejsza i najdojrzalsza i pewnie bym to dosyć szybko zweryfikował już robiąc to, ale no architektura mnie też mocno gdzieś tam pasjonuje. I o tym też sobie za chwileczkę porozmawiamy, ale wcześniej mamy kolejnego rozmówcę i kto tym razem się do nas dodzwonił? Halo? Halo? Rozłączył się, patrz, nie chciał słuchać o tym. A o tej architekturze w takim razie pomówimy, bo był taki moment, kiedy rzeczywiście mi opowiadałeś inaczej. Zapytam cię trochę czy był taki moment kiedykolwiek, że pomyślałeś sobie, że muzyka już nie jest dla mnie? Że tworzenie muzyki już mnie nie cieszy, nie bawi, nie? To znaczy nie pomyślałem może, że nie jest dla mnie, ale jak wiesz sam, miałem moment zwątpienia, że bałem się, że po prostu nie będę w stanie dostarczyć ludziom rzeczy, z których będę zadowolony. To bardziej tak, a nie chciałem im dostarczyć rzeczy, z których będę niezadowolony. Więc to znaczy co, masz potrzebę ciągłego przeskakiwania siebie, wysoko zawieszonej poprzeczki? No myślę, że jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam mieć kolejny schodek na tej dróżce, że jak go nie ma, to nie wiem, czy gdybym miał taką perspektywę dzisiaj, że nagram kolejną płytę, która będzie w mojej prywatnej ocenie dla mnie gorsza od tej, którą nagrałem teraz, gdybym miał nagrać taką albo nie nagrać w ogóle, to zdecydowanie wolałbym nie nagrać w ogóle takiej płyty niż płytę, z której będę niezadowolony. I to był taki moment, bo rzeczywiście, kiedy myślałeś, że chyba inaczej, zdarza się, że miewasz twórcze zapaście? No teraz mi skrzydła wyrosły, więc już nie będę wracał do tego, do tych jakichś tam słabszych momentów. Ale czy to w ogóle artysta, jasne. Wrażliwiec? Wydaje mi się, że częściej mi się moje rzeczy nie podobały niż mi się podobały, chociaż z finalnego efektu jestem bardzo zadowolony i też dumny, mogę powiedzieć właściwie. A ta płyta na ile by się ocenił? Tak w skali, wiesz, sześciogwiazdkowej, tak powiedzmy. To takie chyba GTA, jak wojsko cię goni. Dobrze. Jestem zadowolony. Okej. Okay. Mamy rozmówcę. Mamy kogoś na linii. Kto jest z nami? Cześć. Patryk z tej strony, z Warszawy. Cześć Patryk, hej. Mam pytanie do Kłeby. Otóż w jakim stopniu epidemia wpłynęła na promocję płyty? Czy były jakieś komplikacje związane z tym, czy...
czy wszystko poszło po twojej myśli, tak jak chciałeś? Ostatecznie jestem zadowolony z efektu, ale miałem jeszcze kilka takich, no miałem kilka punktów, którymi chciałem zaskoczyć, a których nie mogłem zrealizować już ze względu na epidemię, ale też no nie będę teraz płakał nad jakoś nad rozlanym mlekiem i po prostu muszę jakoś tę żabę przełknąć i schować to do kieszeni. Chociaż było to mocno powiązane z trochę z odbiciem się jeszcze od tej pierwszej kreacji. No dobrze, a też żeby nie było tak za miło, no bo pewnie tutaj wszyscy są ciekawi, co sądzisz o występie Sobiańskiego w ostatnim Hyde Parku, w sensie no przedostatnim. To powiem ci tak, wydaje mi się, że... Bo widziałeś. Widziałeś. Tak, widziałem. Mhm. Wydaje mi się, że kanał sportowy to nie jest miejsce, w którym raper powinien toczyć konflikt z aktorem i wyciągać gdzieś tam nieznaski, bo to już samo w sobie trochę zabawnie brzmi. Także po prostu powiem tutaj akurat w tej sytuacji pomidor. No dobra. No jeszcze tak też takich pytań, to ile kosztowała zwrotka Sentino, refren Sentino? Och, panie, to jest jeszcze trudniejsze pytanie i chyba będę drugi raz niestety zmuszony, żeby spasować, no ale to nie są tanie rzeczy. No dobra, to chciałem pozdrowić grupę Psycho oraz Kunę Sokoła, dzięki za to. Dzięki stary, trzymaj się, wszystkiego dobrego, płytka również leci dla ciebie. Okej. I to tym bardziej, że trochę muszę się... Zamówiłem prawdę, ale dzięki. Dzięki stary, trzymaj się. Dzięki, bardzo ci dziękujemy za to kolejne pytanie. Powiedz mi, co z tym Adriano, którego jeszcze pamiętasz z grania i on miał siłę strzału 99, moim zdaniem. On miał siłę strzału 99, jeszcze miał chyba taką wtedy szybkość, która była... No tego nie wiem. W zderzeniu z jego masą w ogóle nieprawdopodobna. To tak, to... To był twój ulubiony zawodnik? To był mój ulubiony zawodnik w tej grze. Okay. No ale też, wiesz co, historia i rollercoaster jego życia i te powroty do tych slumsów Rio, dobrze mówię, prawda? Chyba tak. Czy Sao Paulo. No nie wiem, możemy zaraz go tam sprawdzić, chyba Rio, no to widział, nie wiem, czy widziałeś te zdjęcia, gdzie tam stoją za nim te chłopy po prostu z kałasznikowami i tak dalej, no to jest naprawdę jedna z ciekawszych historii. Był jeszcze taki drugi gość, który grał w Szachtarze Donieck, który też miał taką przeszłość, jeżeli chodzi o suburbia brazylijskie i później bardzo często to... Wagner Love? Nie, nie był Wagner Love. Ale Wagner Love to też mam jedną historyjkę taką w ogóle z pierwszej ręki, a to no poza wizją. To tutaj teraz robiłeś. Ja ją też oddam charytatywnie jak historię z jacuzzi. Okej, z basenem. Historia z basenem Mateusza, którą on ją powie dopiero wtedy, kiedy zostaną dobre i grube pieniądze zapłacone. A miałeś, bo o to pytają ludzie na czacie, że kogo jeszcze miałeś w składzie? Łańcuszek się zerwał? Tak, jest ale cały? To nic się nie dzieje. Kogo jeszcze miałeś w składzie? Poza Adriano, czy to była jedną konkretną ekipką grałeś, czy tam sobie jakoś wiesz? Za tamtych czasów, no, w tym Pro Evolution Soccer, Javier Saviola był chyba wtedy też taki zwinny, tylko nie pamiętam, gdzie on wtedy grał akurat, za tej edycji. On się tam trochę też napodróżował, Barcelona, Barcelona, ale to już mogło tam nie być. Benfica to pod koniec, no. A wtedy ten pik główny to miał? No nie wiem, no pewnie Barcelona, ale może już być w Benfica, wtedy już mógł być w Benfica. No, to czyli tak, takiego jeżeli... dużego i małego napastnika sobie stawiałeś. Zawsze to robię. Teraz gram w Master League i nawet grałem chwilę przed przyjazdem tutaj, to mam z kolei podobnie, bo mam wysokiego Garetha Bale'a z przodu, a drugiego mam Griezmana, który też nie jest jakiś taki najniższy, ale bardziej, wiesz, wskakuje tam, gdzie Bale nie wskoczy. Zawsze 1-4-4-2 ustawienie ulubione? No i zawsze dorzutka i on na tego wysokiego głową, a tamtym z kolei wolę troszeczkę się pobawić i coś tam przyfisiować. Stary dobry układ. Kto się do nas dodzwonił tym razem? Kogo witam, kogo goszczę na naszym statku? Halo? Halo, siemanko. Cześć. Dzwoni Roman ze Złotoryja. Roman ze Złotoryi, pozdrawiamy. Cześć, ponownie. Cześć Roman. Hej, cześć. Ja chciałem zapytać się o taką sytuację. Siedzi dwóch Polaków w studio i jest pytanie o najlepszą bramkę wszechświata. I nikt nie powiedział jedyną prawidłową odpowiedź, jaką Polak musi powiedzieć, czyli Błaszczykowski przeciwko Rosji. Euro 2012. No, lewą nóżką. Lewą nóżką. Tak, no to też był wstyd dla was. To też był ładny gol, zgadzam się. No właśnie, a jakieś takie jeszcze bramki, jeżeli chodzi o polską kadrę. Ja ostatnio Roberta odświeżałem, wszystkie 10 najładniejszych bramek po meczu. Bobiego? Proszę? Bobiego?
Robiego? A, Robiego? No. Bobiego. A, Bobiego. Aha, okej. Okay. Okay. I chyba tam na pierwszym miejscu wleciała ta bramka ze Słowenią? No, ze Słowenią, no tak. Ze Słowenią. Piękny gol na Narodowym teraz ostatnio. Piękny gol, ale była jeszcze jakaś bardzo ładna bramka, chyba piętą tam w czubie. Nie wiem, no ja jestem wychowany na wiesz, na lata 82, dla mnie to te wszystkie bramki, no właśnie, to one nie muszą być najpiękniejsze. To widziałem tego bramki Bońka z Belgią. To Dejna, Rożny. No, to są, wiesz, to są takie gole, które niosą ze sobą dodatkowo gigantyczne emocje, bo są związane z wielką piłkarską imprezą, po prostu, tak jak mówisz. Ale ten gol, który dokładnie ten, czyli gol z Rosją na Mistrzostwach Europy. Jak ja skakałem wtedy, pamiętam, że byłem wtedy w sferze kibica na Ciechanowskim Rynku, nieopodal ratusza, to zwariowali tam wszyscy. No bo to przecież był gol, który nas jeszcze podłączał pod tlen. No jeszcze byliśmy w tym momencie. Czesi nas później. Czesi nas potem to skutecznie wyliczyli, wyleczyli z tego. O coś jeszcze jakieś pytanko, Romanie, ze Złotoryi? Tak jest. Chciałem zapytać, jako że też na tej płycie Kuby się znalazłem, chciałem zapytać z ciekawości o najbardziej upierdliwy fit do ogarnięcia i ogólnie opowiedz coś, jakąś ciekawą może anegdotkę. O rany, nie poznaję po głosie, przepraszam. Ty wiesz. Widzisz, ja wiem. Ty wiesz. Ja teraz będę musiał strzelać. O Jezus Maria, nie mam tracklisty z tyłu płyty. Jestem po prostu osaczony. Ale to jest istotne. Ale jeżeli chodzi o... Najbardziej upierdliwy. Najbardziej... To może źle brzmi, ale taki, wiesz, bywają takie fity, że to są dwa telefony, jedna jakaś fajna wizyta w studiu. O Jezus Maria, już cię słyszę, bywają diable. Takie, które się miesiące ciągną i wiesz, jest ciężko. Już cię słyszę, no Filip, tak. Tako się do nas dzwonił, to tak, dla tych, którzy jeszcze nie zadzwonili. Cześć Tako, cześć Filip, cześć, hej. Siemanko. Cześć. Nie było upierdliwych fitów, wiesz, że wszystko szło po prostu jak z płatka. Wszystko szło jak z płatka. Tak. Jak z bicza strzelił, tam po prostu poleciały te współprace. Było kilka takich fitów, które może się nie znalazło ostatecznie, to pamiętasz na pewno. A masz jakiś fit, który mógłbyś zdradzić, który mógł się pojawić, a się nie pojawił, albo który planujesz w przyszłości zrobić? Absolutnie nie. 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 A jak ci się Filip podoba płyta w ogóle? Opowiedz coś, ale tak szczerze, tak bez wiesz, bez słodzenia i zapomnij przez moment, że jesteśmy, że cię słucha cała kwiatowa i półmokotowa i półpolski. O, mam jeden fit, przepraszam. O, to czekaj, zanim odpowiesz, to Kuba się coś przypomniało. Tak, ale to nie jest fit, którego nam się nie udało. To znaczy, to nie jest fit, który ktoś tam odmówił, czy coś takiego, czy tego się nie udało zrealizować, bo ktoś tam coś poszło nie tak, tylko to jest fit, którego nie zrealizowaliśmy ze względu na czas tylko i wyłącznie. To jest numer z Błażejem Królem, którego pozdrawiam serdecznie i którego muzykę bardzo lubię. To może w przyszłości. Ach, tak. Razem to zrobimy. Może na waszej wspólnej. Możemy coś pokombinować. Z pytań sportowych, bo kanał sportowy jednak trzeba. Tak z ciekawości, Smoku, tak. Bo dużo się gada o tym, co zrobić z sezonem przez epidemię. I zastanawiam się, co zrobić z sezonem. Ja głównie mówię o Premier League, bo niestety nikt innego nie śledzę. Co sądzisz, żeby zrobić? Bo niektórzy ludzie mówią, że o, już Liverpool tak naprawdę ma to w kieszeni, to jest to nieistotne. Ale wiesz, no, póki się tytułu nie wygrało, to się go nie wygrało. I co zrobić z sezonem, który najprawdopodobniej nie będzie miał prawa się odbyć? Ale bezczelny, co? Bezczelny jest. Rozłączcie mi go, nie chcę z nim rozmawiać. I to natychmiast. Posłuchaj, chcę ci powiedzieć, nie ma takiej siły na świecie, która dałaby Tottenhamowi Mistrzostwo Anglii. To ustalmy sobie na początku. Ale nie mówię o Tottenhamie, to prywatnie. Słuchaj, wydaje mi się, znaczy wiesz, czasy są, jak to mówią nasi politycy, ekstraordynaryjne i czasy są wyjątkowe i wymagają bardzo wyjątkowych rozwiązań. I tutaj szczerze, no są rozwiązania złe lub gorsze, nie ma tak naprawdę dobrych, bo... Dzisiaj możemy sobie rozmawiać o tym, co zrobić z sezonem, jeżeli już mówimy o lidze angielskiej, która jest akurat stosunkowo najprostsze do finalnych rozstrzygnięć, bo nie ma tam takich historii jak w Hiszpanii między Realem a Barceloną, nie wiem ile, jeden punkt, czy we Włoszech, kiedy Lazio jest bardzo blisko Juventusu, a jeszcze przecież w grze jest trzecia drużyna Inter i cały czas masz wszystko na styku. Francja jest w zasadzie rozstrzygnięta z takich dużych lig, Niemcy nie. No Anglia też w zasadzie jest rozstrzygnięta, brakuje im 6 punktów. No w Anglii to już chyba tylko Rio Ferdinand po prostu coś tam mówi, ale wiesz co, bo on też tak uważa, że powinno to się rozstrzygnąć po prostu na boisku, a nie gdzieś tam przy zielonym stoliku, więc
Oczywiście, że najlepiej byłoby ten sezon dograć. Dzisiaj słyszę, a w zasadzie dzisiaj mamy piątek, w środę odbyło się posiedzenie UEFA. Ja akurat uważam, że pan Czeferin jest czasami trochę oderwany od świata i to, że on coś tam opowiada, oponuje, że Belgowie zakończyli sezon, bo wiecie, że Belgowie oficjalnie zakończyli sezon. Dwa dni temu powiedzieli, że FC Bridge zostaje mistrzem Belgii i koniec. Ile tam była różnica punktowa? Nie wiem, ile tam było, ale wiesz, tam w Belgii jest, jeszcze dochodzą play-offy, tam jest wcale nie tak łatwo zostać mistrzem kraju, ale Belgowie powiedzieli koniec. W Belgii bardzo dużo osób umiera. Wczoraj umarło ponad 130 zmarłych. Tak, natomiast UEFA na to mówi, nie wolno wam tego robić, będziemy musieli zweryfikować was na europejskie puchary, nie wolno wam kończyć sezonu. Czyli UEFA a priori zakłada, że my będziemy na pewno ten sezon kończyć, że da się grać w piłkę. A my tak naprawdę nie wiemy kiedy i czy w ogóle będziemy mogli zacząć grać w piłkę tak jak oni by chcieli w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu. No tego nie wiemy. Nie wiem, Filip, jaka jest. Ale Tomek, jako kibic Liverpoolu, jakby no. ktoś wręczył ci tytuł w tym momencie, jakby to też nie będzie dla kibiców dobre, nie? To nie jest fajny tytuł. No wiesz, cały ten sezon nie jest fajny. Moim zdaniem zasłużony mimo. Filip, no cały ten sezon nie jest fajny, oczywiście, zupełnie nie oczywiście zasłużony, ale jakby mnie by osobiście wkurwiała ta gwiazdka wiesz, w księgach historii. No. Także. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale czy jest rozwiązanie, jak mówię, są rozwiązania tylko złe i gorsze. Czy lepszym rozwiązaniem twoim zdaniem byłoby anulować ten sezon, tak jakby go nie było w ogóle? No bo to jest jeszcze... Nie, to absolutnie wykluczone. No, no to co ty uważasz? A jeżeli się okaże, że my nie możemy grać tak naprawdę w piłkę, no bo to, że do maja nie będziemy mogli grać, to jest raczej oczywiste. W czerwcu, moim zdaniem na pewno też nie. Już dzisiaj UEFA mówi, dobra, grajcie w lipcu i w sierpniu, macie te terminy, bo nie ma mistrzowskiej imprezy, a to, że się niektórym piłkarzom kończą kontrakty pod koniec czerwca, to niech sobie kluby z zawodnikami załatwiają jak chcą. Jak ktoś ma ochotę, jeżeli się jakoś tam dociągną dwumiesięczne krótkie kontrakty, to nie, a jeżeli odchodzą zawodnicy, no to grajcie tymi piłkarzami, których macie. Ale też nie ma tak naprawdę przecież żadnego, nie ma dzisiaj żadnych podstaw ku temu, żeby myśleć, że w lipcu czy w sierpniu będziemy mogli grać w piłkę. Czy nawet, nie mówię z publicznością. Analogiczna sytuacja do koncertowej. Do koncertowej. Wasza sytuacja jest... Też to wiem. Słuchaj, Filip, wasza sytuacja też jest bardzo trudna, bo jak tak już rozmawiamy sobie bardzo, bardzo poważnie, no to imprezy masowe jako takie, czyli mecze piłkarskie, czy w ogóle imprezy sportowe z publiką, ale i koncerty, przecież to jest chyba ostatnia rzecz, jaka wróci w ogóle do jakiej wrócimy do normalnego życia. No bo... I też tak naprawdę zobacz, Tomku, że nie wiemy, pod jaką postacią to wróci, bo nie wiemy, czy ten balonik, który był pompowany przez tak duży czas i tak duże zainteresowanie koncertami dalej będzie podtrzymywane, czy ono jeszcze wzrośnie, czy ludzie będą jakby tak głodni tego, że będą chcieli wyjść z domów, czy to zadziała odwrotnie. No nie wiemy tego, to tutaj trzeba po prostu się zdać. Czyli dzisiaj tego nie ustalimy na pewno. Dokładnie. No, to jest pewne, ale czekaj, to ty mi zadałeś jedno pytanie, ale ja ci zadałem pytanie i w końcu nie odpowiedziałeś mi na nie. To może jak Hate Park, to Hate Park. To jak ci się podoba płyta Quebo, Kuby, albo inaczej, czy jest tam jakiś numer, który ci się nie podoba? O, tak cię zapytam. No, czy lewej destartista. O, widzisz, to mi się podoba. No, ale tak szczerze, pamiętaj, szczerze, jesteśmy po 22, możesz mówić szczerze. Filip mówi, że on słucha na szufli cały czas, więc on nie słucha od pierwszego do... Prawda? No. Tak, to na pewno. To na pewno pamiętam, że jak słuchałem to płytę pierwszy raz, to pomyślałem sobie, że ciekawie Kuba ją ułożył, tę tracklistę, że ona idzie od tego mega spokoju do tych bangerów, które się zaczynają gdzieś tam, powiedzmy, od Gazpromu, więc na pewno bym przemieszał to, no ale szanuję, bo miał taki koncert. To powiem tak dyplomatycznie, że pewnie nasz track mi się tak nie podoba, ale to tylko dlatego, że człowiek jak robi piosenkę, to czasami musi się tyle słuchać, że później już do wyżygania. Jestem ze znajomym, niestety. A, uciekłeś trochę z odpowiedzią, tak mi się wydaje. Tak troszeczkę. A. No, Wajda jest takim tematem z nie mojego gatunku. I jestem ciekaw, jak ona sobie poradzi. A. Bo to jest taki... Tak, na pewno trochę wychodzi ze strefy komfortu też ten kawałek. Ze strefy komfortu. I chcesz więcej takich rzeczy robić, czy nie? No chciałbym robić takie rzeczy, gdzie wyskakuje gdzieś tam i wskakuje na inny liść, to na pewno, ale no, trzeba mu dać się trochę rozhulać, bo to jest na pewno dla trochę innego odbiorcy niż taki mój czy nasz w ogóle, standardowy. No, zdecydowanie. Ja lubię to tak.
akurat ten kołek. Dobra, Byki, ja ten, nie będę się rozgadywał, dam innym. Tak jest, będziemy, posłuchaj, Filipku, ty nigdy nie byłeś na wizji w ogóle tak długo. No właśnie, ile ty już kart. Posłuchaj, czy ty kiedyś dasz się zaprosić do kanału sportowego, do Hyde Parku, czy ci to nie po drodze? Ja go do dzisiaj na quiz namawiam pod napięciem. Mam taki problem z tym, że jak ja na przykład kilka razy odpalałem te wasze quizy, panowie, no. To moja wiedza jest super ograniczona. Ja znam tylko Premier League i tylko powiedzmy od, nie wiem, 12 sezonów cokolwiek. Więc jak ja to słyszę te pytania od was, no. To praktycznie nie wiem nic na ten temat, więc ja się nie czuję autorytetem, jeśli chodzi o... Posłuchaj, to nie, tak zna, jak... To z nas, nie przejmuj się, to tak jak żaden z nas. Także, ale wiesz co, to dobrze się... zadzwonimy do pana w takim razie, to ja do ciebie przekręcę. Ale przemyślę dobrze. Założę na pewno kask, bo bukmacherka płonie. No tak, właśnie, założysz kask. Tak, ja obiecałem to, przede wszystkim samemu sobie, bo wstawiłem stówę. Gdzie jest ten kask kubicy? Więc na koniec włożę kask kubicy. A myślałem nawet, że mógłbym w tym kasku zjeść pizzę i to by w ogóle już... Tak, tylko czy byś trafił. Czekają, dobrze, zrobimy to dla ciebie. Kochany pan, rozłączamy się z panem, bo są kolejni... Daję im się dodzwonić. Dobra, kolejni słuchacze, płyty nie dostajesz, słabe pytania były dzisiaj. Dzięki Filip, bardzo nam było miło, Tako był z nami. No to nie było. Umówmy się szczerze, to była ustawka, to my zadzwoniliśmy do Filipa, ten sam się nie dodzwonił, spokojnie, no aż tak to nie ma, tam dużo ludzi czeka. Ale posłuchaj, skoro Filip wywołał jeden temat, to ja mam dla ciebie króciutki film z quizu pod napięciem, ok? No bardzo specjalnie proszę. Do ciebie, uważaj, teraz, już. Witam was serdecznie, panowie, kłania się Mateusz Borek, gospodarz quizu pod napięciem. Tomeczku, ty gościsz u mnie często, natomiast no dzisiaj tutaj zwracam się ze specjalnym przesłaniem. Quebo na fide, przyjacielu drogi, zabierz krzyk Krzysztofa i wpadaj do mnie, bo wiem, że w Realu jesteś tak fajny jak Florentino Perez. Jesteś czynnym piłkarzem, interesujesz się piłką nożną, także nie może cię zabraknąć w quizie pod napięciem. Czekam. Dziękuję, z dziką chęcią, Mateuszu. Pozdrawiam cię serdecznie. Tak? Dajesz się zaciągnąć? No przyjdę, jak się tak rozhulałem, chociaż się właśnie boję, trochę wczoraj o tym mówiłem, że boję się tak siebie przedawkować, bo ludzie zaraz nie będą mogli po prostu... To sobie to rozłożymy, wiesz, no ten, teraz jest to troszkę już więcej. Będę musiał znowu wymyślić sobie jakąś, wiesz... nową starą twarz, którą po prostu, której użyję, żeby ludzi nie zmęczyć sobą. Okej, okay, dobra. Ale czyli... no, bardzo bym chciał to zrobić, bo też oglądam sobie przed snem quizy i... No i dobra, to zrobimy. Czy w takim razie jesteś, czuj się zaproszony, quiz pod napięciem, ciężkie pytania. Tam są czasami takie pytania, ale nie będziemy takich pytań dawali, wiesz, bo czasami wymyślamy pytania, są wymyślone pytania dla tych mózgowców. Ja wszystko wiem, ja jestem na bieżąco. Widziałeś tych, zwłaszcza Radio Maryja, to są niemożliwe. Radio Maryja to tam łach. Niemożliwi. Mamy kolejną rozmowę. Słuchajcie, słuchamy. Kto się do nas dzwonił? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Iwona z Warszawy. Cześć Iwona. Słuchajcie, cześć. Mieliście przedstawiciela siatkówki, macie teraz przedstawiciela piłki ręcznej. To prawda już na emeryturze, ale uprawiałam profesjonalnie sport przez 12 lat. I może nie do końca dzwonię z pytaniem, natomiast miałam okazję, przyjemność oglądać kilka razy mecze na żywo KTS weszło i akurat miałam okazję oglądać się tą drugą połowę, kiedy Kuba grał dla nich. I chciałam powiedzieć jedną rzecz. Tak jak Kuba powiedział wcześniej, może talentu wielkiego nie miał do sportu, ale miał ogromną determinację, ogromne zaangażowanie i takie serducho do piłki. I to ja jako profesjonalny sportowiec widziałam, świetnie się to oglądało. Szkoda, że te, nie wiem, czy poważne, czy drobne problemy zdrowotne spowodowały, że już w KTS-ie nie ma rapera, ale w zasadzie to tyle chciałam powiedzieć. Chciałam pogratulować się również płyty. Jest fenomenalna, znakomita i tak sobie myślę, że chyba wolę Kubę Grabowskiego muzyka, aniżeli Kubę Grabowskiego sportowca. Nie dlatego, że może nie miał talentu, ale dlatego, że robi po prostu fantastyczną muzykę. Bardzo mi jest miło. Rozumiem, dziękuję. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję. No... I pozdrawiam panów bardzo serdecznie i fajny program robicie. Czy to Iwona Niedźwiedź, przepraszam? Tak. Cześć Iwona, ale to nie była ustawka. Naprawdę ci się udało dodzwonić w takim razie, przebić przez ten gąszcz telefonów. Bardzo nam miło.
takim razie, mi również jest bardzo miło. Jestem lucky girl. Dzięki, Iwona. Dzięki. Reprezentantka Polski. To są, wiesz, to tutaj nie ma, tutaj nie ma żadnej ściemy. Czekamy na wasze kolejne pytania. 22 219 50 31. Nie mam już dla ciebie żadnych niespodzianek telefonicznych, także wszystko, wszyscy, którzy już się teraz dzwonią, to już naprawdę są, wyprztykaliśmy się z tego, także już absolutnie to będą osoby, które się dodzwonią po prostu tak po kolei. Na żywo. Skąd? Okay. Bardzo dużo jest tych odniesień piłkarskich w twoich piosenkach od Edena Hazarda. Ja wiem, że kiedyś ludzie myśleli w związku z tym, że jesteś kibicem Chelsea, nie, skoro Eden Hazard, bo on był wtedy przez całe lata. Policzyłeś sobie, ile jest linijek takich stricte piłkarskich? Nie, no pewnie nie robisz takich statystyk, ale sporo, co? Chyba trochę wyluzowałem na tej płycie z nimi mimo wszystko. Ale... Nie, no Mariusz Jop jest. No. Mariusz ten Jop biedny... jest, no to już ten wers miałem kawałek czasu temu. Aha. Chodził za mną. To było z Krakowią wtedy. Tak, był ten samobójczy gol z Krakowią, który finalnie gdzieś tam pod kolejkę później Wiśle Kraków zabrał lidera i potem zabrał mistrzostwo Polski. Jeszcze bardziej spektakularna była ta historia, jak Manchester City zdobywał mistrzostwo, jak Balotelli strzelał bramkę. No, to też wtedy oglądałem to na żywcach. No, tak. Ile mam linijek? Ojejku, to nawet nie wiem, ale ja mam do ciebie pytanie z kolei. Co ty myślisz o tym sezonie Edena Hazarda w Realu, bo on się tam odgraża, że drugi dopiero będzie dla niego prawdziwą weryfikacją. No wiesz co, w tym sezonie to już znowu sobie nie pogra. No, ja wiesz, ja jestem bardzo dobrego zdania o Hazardzie jako o piłkarzu w ogóle. Ja uważałem, że to jest zawodnik na złotą piłkę, któremu tylko brakuje trochę partnerów do grania i byłem przekonany wręcz, że on przechodząc z Realu Madryt właśnie zrobi to, czego mu brakowało, żeby, no może jeszcze nie w tym bieżącym sezonie, ale w kolejnym zostać zdobywcą złotej piłki, ale raz, że taką delikatną tutaj Michelena sobie tutaj takiego zapuścił, takiego delikatnego, bo to już było widać przed sezonem, no na razie mu nie poszło, ale wiesz, to jest przefajny gość, tak w ogóle, tak prywatnie, bo mieliśmy się okazję, nie że dobrze bardzo poznać, ale trochę porozmawiać raz, drugi, trzeci, to jest fajny chłopak, chociaż jak to mówią, nie ma takiej pozycji jak fajny chłopak na boisku, ale no, uważam, że to jest dobry piłkarz, co? No to nie, jak to sądzisz? To absolutnie. Ja bardzo lubię swoją historię z Gigi Buffonem, który tylko... Ona chyba była też na Wiedźminie. Gigi Buffon, tak. Kiedyś mieliśmy taką rozmowę, a to już kiedyś ją opowiadałem, że moja rozmowa z Gigi Buffonem była taka. Gigi Buffon do mnie robił tak, a ja mu zrobiłem tak, no i już. I to była taka cała nasza rozmowa. Kto się do nas dodzwonił? Jesteście? Halo? Kto jest z nami? Jest Pawka z Bydgoszczy. Cześć. Dobry wieczór. Pascal, cześć. Cześć. Chciałem się oczywiście przywitać też z panem Kłebo i chciałem powiedzieć, że jestem prekursorem określenia pan Kłebo, bo kiedyś na remoncie miałem okazję zrobić sobie zdjęcie i prosząc o zdjęcie powiedziałem: panie Kłebo, czy możemy zrobić sobie zdjęcie? To było przy okazji sparingu z Polem 2 Warszawa. Jakieś półtora roku temu, rok temu, coś takiego. Okej, okay. Tak mogło być, ja mam pamięć złotej rybki, ale tak mogło oczywiście być. Moje pytanie jest inne. Powiedziałeś, Kłebo, o swoim planie na promocję płyty, o tym, że chodzi ci o to, że ludzie zakochują się w pozach, w pewnych postaciach, a niekoniecznie w ich prawdziwości. W tym jacy ludzie rzeczywiście są, tylko w tym, kogo sobą przedstawiają, to znaczy jakie postacie kreują. I chciałem się zapytać ciebie na podstawie wczorajszego Hyde Parku, jaką postać kieruje Marcin Najman w takim razie, skoro ludzie zakochują się w pozach? Właśnie paradoksalnie wydaje mi się, że akurat fenomen pana Marcina Najmana polega na tym, że on odpina wrotki i tam właśnie chyba nie ma pozy. Co ty myślisz, Tomku, o tym, że ludzie za tym idą, bo podoba mi się też to zdanie, że Marcin Najman nie ma hejterów. Mm. Tylko... On tak powiedział? Nie, wczoraj? Tylko są ludzie, którzy po prostu mówią prawdę, no bo... Aha. To też jest... Czy wiesz co, ja no... Nie, mi się jeszcze tylko wrócę do tego komentarza, o którym się mówiłem dzisiaj, może nie będę go tak jeden do jeden cytował, ale bardzo mi się podobał ten wpis na Twitterze, gdzie było pisane, że nie, no to się nie dzieje naprawdę, że po prostu Marcin Najman jest tak wyluzowany na rozpiętej koszuli, siedzi jakby siedział u siebie i to jest też coś, co... Zjadł pizzę w kole. Było to urocze, ja na to patrzyłem w taki sposób, że tam nie widziałem żadnej pozy kompletnie bardziej piję do jakichś takich właśnie... Ja też nie uważam, żeby tam była poza. On taki jest. Taki... Muszę ci powiedzieć, że gdybyś... Moim zdaniem jest to poza, ale nieświadoma. To znaczy on nie wie. On sobie nie zdaje sprawy z tego, jak on wypada. I muszę ci powiedzieć, że gdybyś ty taką pozę przyjął, jaką przyjmuje Marcin Najman, to nigdy byś też z tej artystycznej szopy nie wyszedł. W
której nie mówię, że byłeś, ale takiego porównania bym nawiązał po prostu. Wiesz co, znaczy, jeżeli ja mogę dwa słowa, nie wiem, chyba że chcesz, Kuba, się jakoś odnieść. Ja nie, trochę trudno nam się stawiać w roli psychologów i wiesz, nie będziemy rozkminiać osobę Marcina na części pierwsze, bo chyba... Wiesz co, ja mówiąc o tym troszkę bardziej myślałem chyba o muzycznym wizerunku jednak mimo wszystko, niż o wizerunku sportowca, bo też umówmy się, no sportowcy jakby na tym etapie kreacyjnym nie ma aż tak dużej potrzeby. Ale wiesz co, ja myślę, że akurat w boksie czy w sztukach walki no, to jest potrzebne, raczej. No bo sam, wiesz, ja tak jak mówię, tak jak nawiązałem wczoraj, tak jak powiedziałem kilkadziesiąt minut temu, moim zdaniem to, co tutaj się wczoraj odbyło w Hyde Parku, mi w pewnych momentach przypominało to, co się dzieje na tych ważeniach, wiesz, kiedy trzeba troszkę na konferencjach przed walką, kiedy trzeba troszkę nakręcić. Dobrze. Dobrze, czyli reasumując, twoja jakby promocja twojej płyty to odnosiła się tylko do sceny muzycznej. Twoja jakby twój pomysł na promocję płyty. Nie, nawet nie uogólniajmy się tego ogólnikowo do ludzi. Powiedzmy o tym w taki sposób, że promocja jakby mojej płyty miała na celu pokazać to, o czym powiedziałem na moim przykładzie. Że tak naprawdę ludzie mówią, że wiesz, podoba im się we mnie to, tamto i tak dalej, a tak naprawdę nigdy nie mają, oczywiście jakby też nie twierdzę, że jestem nieszczery w tym, co robię i uważam, że jakby ta płyta jest bardzo szczera i nie ma tutaj linijki, która nie była bezpośrednio ode mnie, ale po prostu to był jakiś taki rodzaj apelu mimo wszystko do ludzi, że mogłoby tak być, że to nie jest prawdziwe. To jest tak inspirując się kawałkiem Filipa, który dzwonił przed chwilą. Dzięki wielkie. Dzięki piękne, który ma tytuł Wszystko na niby, który uważam, że jest rewelacyjny i też ostatnio sobie nawet do niego wróciłem. No, to jest bardzo fajnie, też trochę sarkastycznie. A słuchaj, jaka jest reakcja na tę płytę? Czy to jest taka reakcja jakiejś, no dwa dni minęły, więc pewnie już wiesz, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo jakby zrzuciłeś maskę dosłownie i w przenośni i co? Chyba jest szaleństwo trochę, no. z tego co widzę i z tych wiadomości, które do mnie napływają, naprawdę cała masa jakby bardzo, bardzo pozytywnych głosów, a to nie jest łatwe, wiesz, przy też jakiejś tam pewnej skali. No wiadomo, że też nigdy nie dogodzisz wszystkim i sami wiemy, jak dużo jest, no, jak duża jest ta rozbieżność gustów, bo też społeczeństwo jest bardzo, bardzo, bardzo różnorodne, ale chyba wydaje mi się, że jakiś tam efekt, który miał przyjść, czyli trochę ludziom dostarczyć i trochę rozrywki i trochę sprawić, że przyjdą do tej treści, która też się tutaj znajduje, to zostało osiągnięte. A nawet ostatni kawałek na płycie też do ludzi trafia? Czy tu jest nagle powiedziane, kurde, nie no, tutaj to pojechałeś trochę już za... To wszystko za było mocno. Dla ciebie? Tak. Oj, bardzo. Dzisiaj napisała do mnie pani Maria Peszek, że jej się bardzo podoba. Serio? Ten kawałek, no. To było mnie. No, bo miło. Tam wiesz, no tam jest tak lirycznie, inaczej, nie? Tak, no inaczej bardzo, bardzo inaczej. Jak się słucha twoich płyt, wszystkich płyt na E z lat minionych i tutaj tego kawałka, to wiesz, dwóch innych zupełnie innych ludzi. Dwie wersje ma ten kawałek, bo ma jeszcze wersję pod tytułem Człowiek z Księżyca, która jest z kolei trochę bardziej rapowa i tam już jest, wiesz, stopa, werbel, leci sobie. Ktoś się znowu do nas dodzwonił. 22 219 50 31, kogo mamy na linii? Halo? Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Damian. Cześć Damian. Na wstępie tutaj wielkie gratulacje dla Kuby za popularność albumu Romantic Psycho. No i też wielki szacunek za tą akcję charytatywną fundowaną z Ciechanów Chris. Bardzo dziękuję. No i tutaj jakby pomysł na tutaj samą rozmowę jest banalnie prosty. Do każdego z panów tutaj razem z kolegą użyliśmy taką serię 10 pytań, bardzo krótkich, odpowiadając na nie tak lub nie. Złote myśli. No i raz macie możliwość, dokładnie tak. Czyli taki trochę pomidor z Kanału Plus. O dobra, ja to lubię. Ja wymyśliłem tę zabawę w pomidora. Kurczę, powinieneś mi tantiemy teraz za to płacić, jak tu już tak się do... No dawaj, no dobra, ale proszę. Jest też taka akcja rapowa i taki program, który się nazywa To czy to. To czy to. Tak. A tutaj jest, wiesz, bo to rozumiem, będzie zabawa w tak nie, tak? Tylko tak ty... jest, dokładnie. Ale, dobra, poczekaj, ale czy może ma jedno... A nie, pytanie. Pomidora, umówmy się, że pomidora już nie ma, bo już dwa wykorzystał w tym programie. Tak, to prawda. To już o jednego za dużo. Dobra, strzelaj. Dobra, możemy tak ustalić. Dobra, to zaczynamy od Kuby, okej? Okay? Proszę? Zaczynamy, dobra. A, tak, Kuby, tak, jasne, jasne. Dobra, to zaczynamy. Egzotyka to lepsza płyta od Romantic Psycho. Nie. Planuję identyczny projekt jak Taco na Fide, ale z artystą z innego gatunku muzycznego. Nie. Okej, nagrałem lub na pewno nagram kawałek z G-Easy. Nie. Popularność i zarobki mojego hypemana są większe niż połowy mainstreamowych raperów. Tak.
O kurde, ty, ja mógłbym zostać swoim hype-manem w takim... Jestem najlepszym raperem w Polsce. Nie. A mogę zapytać, kto według ciebie jest lepszym? Przynajmniej piątkę wymieniam od razu od ręki. Myślę, że lepszym raperem ode mnie jest Filip. Myślę, że lepszym raperem ode mnie jest Białas, Sokół, Łona, Oskar. Kurczę, no dużo bym jeszcze mógł wymieniać. Ja jest kilku też takich raperów, którzy uważam, że są... No nie, no przede wszystkim jakby oni są wszyscy znacznie lepszymi tekściarzami ode mnie, więc nie ma o czym mówić. Dobra, kumam. Następne, z Tunizjaną mówił prawdę o mojej sytuacji ze Zgrywusem. Chyba tak, ale nie pamiętam dokładnie w sensie tego, co mówił Tunizjano, pamiętam tę sytuację, chyba tak. Okej, dobra. Z trójki jak Szychu Tako, to ja jestem najlepszym piłkarzem. Proszę? Z trójki jak Krzychu Tako jestem najlepszym piłkarzem. Na pewno nie. Na który z nich? Na pewno nie, na pewno Krzychu. Krzysiek? Okej, dobra. Będę inwestował więcej czasu w inne przedsięwzięcia niż muzyka, na przykład takie jak ta twoja restauracja w Moście Poniatowskim. Jeszcze raz proszę, to ostatnie. Będę inwestował więcej czasu w inne przedsięwzięcia niż muzyka, czyli na przykład jak restauracja. Nie, najwięcej będę inwestował czasu w muzykę. Mamy teraz w ogóle jakieś takie założenie, które myślę, że zaraz zacznę realizować. I to tak przede wszystkim mam takie poczucie z tym założeniem, że to jest znowu jakieś tam posunięcie się do przodu. Także może to będą jakieś tam wątki poboczne, ale zdecydowanie najbardziej mi zależy na robieniu muzyki i na hecy przede wszystkim. Okej, dobra. Następne. Jestem tak zmęczony popularnością, że gdybym miał do wyboru obecne życie, a życie bez sławy, ale przy zarobkach 5 tysięcy miesięcznie, to wybrałbym to drugie. Nie. Okay. Jestem zmęczony. Aktualnie nie jestem, ale bywam. Czekaj z tym pytaniem. No, Kuba. Aktualnie nie jestem zmęczony, bywam, ale no, zdaję sobie też sprawę z tego, jak dużo gratyfikacji to mi daje. I miałbym spory problem niestety z odzwyczajeniem się od tego życia i tego standardu życia, w którym się aktualnie znalazłem. Okej, dobra, mam. Następne. Błękitna polówka lepsza od Off-White. Tak. I ostatnie pytanie. Wyślę płytę z podpisem dla mnie i mojego kumpla. Tak, oczywiście. Nawet wyślę wam 4. bardzo fajne pytanie. Bardzo w ogóle lubię ten cykl. Dzięki taki. Bardzo. Dzięki, dobra, stary, bardzo fajnie. Możemy przejść do pana Tomasza Smukowskiego. A co, do mnie też masz? Oczywiście. A też będą takie krótkie? O, to ja się jaram. O kurde. No dobra, no to już ja nie wiem, czy chcieli... No ja dobra, bardzo chcę to usłyszeć. Szybciutko, no to dobra, to dla Kuby, to szybciutko. Jedziemy. Szybko, bardzo szybko. Przez pewien czas wołowałem mojego odejścia z Kanał Plus. Przepraszam, wysyłam słabe połączenie. Ja naprawdę, że żałowałem mojego odejścia z Kanał Plus? Tak jest, dokładnie. Nie. Okej. Uważam, że lepiej prowadzę studio niż komentuję mecze. Tak. Okej. Zrobię z 1 mili najpopularniejsze wydarzenie biegowe w Polsce. Tak. Z pomocą Kuby. Okay. Z pomocą Kuby i Filipa. Bardzo rekomendujemy z Filipem to wydarzenie. Bardzo nam się podobało. Mój duet z Andrzejem Twarowskim był najlepszym duetem dziennikarzy sportowych w XXI wieku. Nawet w XX jeszcze żeśmy kurde działali, to jesteśmy już tak starzy. Tak. Okej. Gdyby w trakcie koncertu Kuba lub Filip zaprosili mnie na scenę, to odważyłbym się zagrać z nimi jeden kawałek. Nie, Żenua, nie. Nie, bym się spalił. Nie, jestem za stary, jestem na takie numery. Wyglądam na 10 lat mniej niż pan naprawdę. Na ile wyglądam? Ach, panie, nie. 15 nie. To na pewno nie, trzeba zdjąć. Nie, już dziad stary. Nie, my już zaczynam wyglądać normalnie, ale nie ma z tym problemu. Żadnego. Okej. Okay. Zamieniłbym cały dorobek kariery dziennikarskiej na karierę piłkarza na poziomie na przykład Krzysztofa Mączyńskiego czy Artura Jędrzejczyka? Nie. Okej. Okay. Media pójdą w takim kierunku, że kanał sportowy za kilka lat wykupi prawa do jednej z lig europejskich. Tak. Okej. Okay. Napiję się tutaj w cudzysłowie barszczyku na live charytatywnym po epidemii koronawirusa. Oj tak. Okej. Okay. I tutaj jeszcze pytanie od Patryka ze szczególnymi pozdrowieniami. Operator kamery Adam jest najlepszym hachowcem w tej dziedzinie. Nie wiem, czy najlepszym, a jest dobry. Tak, no jest Adaś, Adam Zoszak jest świetnym operatorem kamery. Możecie go oglądać. On dla nas wszystkie kręci takie różne fajne, krótkie kawałki. Jest okej. Okay. Dobra, super.
Super, to wszystko ode mnie. Dzięki, dzięki bardzo. Będziemy w kontakcie na pewno. Zostaw swoje namiary, bo tutaj pójdą dla ciebie płytki, super, jak obiecane od Kuby. Kuba, mam pytanie z czata do ciebie. Mhm. Tak powolutku zmierzamy do końca. Jeszcze kwadransik, czyli jeszcze pewnie 3-4 telefony, może 3, może ten. Skąd sympatia do Górnika Łęczna? Pytanie. Czy to prawda, że jesteś kibicem Górnika Łęczna? Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Czy wiesz, że napisał im Krzysztof Cugowski hymn, tam oni wybiegają, taki trochę... Tak. Bywałem na meczach Górnika Łęczna, jak grał tam Kuba Świerczok i jak grał tam Łukasz Tymiński. Na ich zaproszenie. Tak? A to skąd w ogóle jest taka znajomość? Kiedyś byłem na twoim koncercie. No. Nie, na waszym koncercie byłem. Bo to był jeszcze projektu Tako na Fide i wpadł na backstage, wpadł Alan Uryga? Tak, Alan był w Łodzi na koncercie. No? Tak, w Łodzi, tak. No. A skąd Świerczok Tymiński? No właśnie jakoś tak ta relacja na linii muzyczka i sport. Okej. Okay. No. Tak. Bo wielu raperów lubi sport i wielu sportowców lubi rap. Tak. Kolejne połączenie. 22 219 50 31. Kto się z nami? Halo, witam, dobry wieczór. Cześć. Cześć. Karol z tej strony. Cześć, Karol. Takie pytanie, przedmówca, bardzo dobre pytania, dobrze sobie poradził, gratulacje. Pytanie do Kuby. Polska scena muzyczna jest dość dobra tak naprawdę, tak mi się wydaje, z mojego punktu widzenia. Ale czy obecnie jest jakaś osoba, która, jakiś artysta, z którą dałbyś radę wystąpić na scenie, opomijając oczywiście Dawida Podsiadło i Tako? Osoba, z którą dałbym radę wystąpić na scenie? Tak, ewentualnie zrobić coś razem w tym sensie. Aha, w sensie osoba, z którą jeszcze nie mam na przykład nagranego utworu, a bym chciał, tak? Tak, zdecydowanie tak. Ojejku, myślę, że tak. No to powiedzmy, że... A byłbyś w stanie, powiedzmy, puścić jakieś imię na przykład? Powiedzmy, że jeszcze raz przywołam tutaj Błażeja Króla, z którym chciałbym zrobić kawałek. No, ale też troszkę przekręcam swoją głowę aktualnie na jakieś zagraniczne współprace. Po prostu teraz będę miał pewnie taką faskę akurat. Ale wynika to z czegoś? Powiedzmy, jakby to według ciebie z ograniczonej sceny muzycznej w Polsce, czy po prostu... Nie, ja jestem koncepcja zupełnie inna. Ja jestem zafascynowany polską sceną ogólnie i słucham polskiej muzyki co niemiara. To wynika tylko i wyłącznie z jednej rzeczy, mianowicie z takiej, że dużo mam tych gościnnych udziałów na tej płycie i tak naprawdę z różnych światów, więc na chwilkę chętnie sobie ten ekosystem zmienię, żeby może znowu się zainspirować czymś innym, a później pewnie jakoś tam wrócimy może do tego. Pomyślę jeszcze, bo na pewno... A jeżeli chodzi o rap na przykład? Za chwilę, proszę. A jeżeli chodzi o rap i o hip-hop z jakimś wykonawcą, z którym chciałbyś po prostu coś zrobić? No właśnie zastanawiam się nad tym. Tak oczywiście coś zrobić, no mam na myśli muzykę, tak? Zastanawiam się nad tym. No z większością, wszyscy, którzy mi przychodzili do głowy, chyba jeżeli chodzi o rapowe podwórko, to tak naprawdę znaleźli się na mojej płycie albo współpracowałem z nimi. Nie chcę kogoś teraz w tym momencie urazić, bo ja kiepsko myślę na bieżąco i gdzieś tam takie rzeczy sobie kiepsko przypominam. No nie, może jestem trochę teraz faktycznie ignorantem, bo podejrzewam, że kogoś bym takiego znalazł. Chciałem na pewno zrobić kawałek z Shafterem. Jakoś też nie wyrobiliśmy się z tym i to był pomysł, który miałem. O rany, nie wiem, no podoba mi się jakaś taka undergroundowa faza, którą na przykład ma, powiedzmy, taki gość jak Zdechły Osa. I jeszcze jakieś takie rzeczy około rapowe. Kurde, to mnie nie pytaj, to ja tu już jestem za krótki. Jakieś rzeczy pewnie takie około rapowe. Musiałbym się chwilkę jeszcze zastanowić, wiesz, ale tak na szybko to powiedzmy, że tego. Okay. Dobra, dobrze. Dziękujemy ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, pozdrawiam. Dzięki. Słuchaj, chcę cię zapytać o to, o co pytał cię tutaj chłopak podczas tego, nazwijmy to, pomidora, tutaj parę minut temu, czyli o tę akcję charytatywną. Umówmy się, że w twoim środowisku, ale myślę, że zwłaszcza w takim środowisku hip-hopowym, rapowym, wzięcie udziału w reklamie to jest od razu traktowane jako sprzedanie się, że komercha pełna, że już gdzieś tam się pozbyłeś swojego, nie jesteś już nasz. Miałeś duży opór, żeby w ogóle przyjąć ofertę. Wiemy, że całe pieniądze przeznaczyłeś od razu na akcję charytatywną, ale jak długo dochodziłeś od tego punktu A do punktu
B, czyli przeznaczenie tych pieniędzy na cele charytatywne, żeby nie zostać posądzonym o właśnie zdradę. To wiesz bardzo dobrze, bo wiesz też, w którym momencie ten pomysł nam przyszedł do głowy. Wiem, biegną, na 6 kilometrze. Tak, biegnąc wałem Międzyszyńskim. No pamiętam, że wtedy nam się ta żaróweczka zapaliła i ja byłem bardzo, stanąłem przed bardzo poważnym dylematem, czy zrobić coś takiego, wtedy jeszcze nie mając tego pomysłu, żeby przeznaczyć wszystko na cele charytatywne. Tak. Myślałem sobie, że to są na tyle duże pieniądze, że to nie odrzuca się po prostu takich ofert lekką ręką, bo z tymi pieniędzmi można bardzo wiele fajnych rzeczy zrobić, ale jednocześnie też mówiłem o tym wczoraj w wywiadzie, że nie chciałem tej postaci komercjalizować i nie chciałem na niej zarabiać pieniędzy, bo nie chciałem, żeby tak ta kreacja została zapamiętana. Mhm. Bardziej jako tak jak już mówiliśmy, że jakieś alter ego, może troszeczkę delikatny eksperyment, ale to naprawdę małymi literkami, a nie do końca coś, co powstało po to, żeby to spieniężyć, bo to nie była moja motywacja w tamtej chwili. Słuchaj, nie oszukujmy się, że to nie jest jakiś bardzo prosty temat pomaganie. No wtedy pamiętasz, że się nad tym trochę zastanawiałem, myślałem sobie, okej, no jak to zrobić, gdzie i jakby gdzie ulokować te pieniądze, żeby mieć pewność, że one trafią we właściwe ręce i w ogóle. Ostatecznie jestem bardzo zadowolony i też myślę, że też dumny właściwie z tego, że to zrobiłem. No posłuchaj, ja myślę, że dla Ciechanowa, bo te pieniądze zostały przekazane na rozmaite instytucje ciechanowskie, na dzieciaki. Zakup respiratorów, zakup sprzętu muzycznego, między innymi schronisko w Połowie. No też nie chciałbym jakoś teraz nad tym, wiesz, tak. No ja wiem, szczerze, naprawdę powiedz sklepanie. Ale tak naprawdę powiedziawszy, to też gdzieś jak troszkę mnie zasmuca, jak widzę, że to pada jako zarzut, że to jest akcja marketingowa, bo gdyby nie jakieś tam, no powiedzmy, oczekiwania w stosunku do mnie, niekoniecznie gdzieś tam z góry, no to na pewno nie afiszowałbym się z tym jakoś. Okay. Dobra, to już nie ciągniemy. Jeszcze mamy końcówkę, chcielibyśmy jeszcze kilka telefonów od was odebrać. Umówmy się, że ostatnie trzy i oto pierwszy z nich. Słuchamy, kto się do nas zadzwonił? Dobry wieczór, z tej strony Marcin z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Marcin. Cześć. Mam takie pytanie do Kuby. Wiadomo, że tatuaże to jest bardzo intymna sprawa. Pewnie za każdym się kryje też jakaś tajemnica, ale mam pytanie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy jak przybędzie ci trochę lat, czy będziesz może któregoś kiedyś żałował? Dobre. Nie zastanawiałem się nad tym kompletnie, bo pamiętam właśnie swoje wcielenie, jak byłem jeszcze tym Simsem bez dodatków i no wolę po prostu to. Tym takim mniej więcej. No albo nawet jeszcze wcześniejszym. Aha. No nie, okay, no, to jeszcze... lubię to, lubię tę skórę, w której żyję. Okej, jasne. Drugie pytanie. Bez zbędnej wazeliny, powiedz, kto jest według ciebie najlepszym komentatorem sportowym w Polsce? No to mogę. Szczerze mów. Nie, mogę to powiedzieć oczywiście bez zawahania i wiesz, Tomku, że ja tak uważam i nie mówię tego. Dobra, to poza Smokiem. Ale poczekaj, bo jeszcze nie powiedział. Ja uważam, że wiesz, Tomku, oczywiście, że tak uważam i wiesz, że jest to Andrzej Twarowski. Nie. Się pan Andrzeja też swoją drogą bardzo cenię. Ja lubię bardzo cenię i jest to jeden z moich ulubionych komentatorów, ale uważam, że tutaj czwórka, która się zebrała w ramach tego kanału, to są absolutni Avengersi, jeżeli chodzi o świat sportu i no tak właściwie to cała czwórka moich faworytów, jeżeli chodzi o komentarz sportowy. Kogo jeszcze mogę wymienić? No na pewno mogę wymienić jeszcze pana Andrzeja Twarowskiego. Na pewno... No tak, powiedzmy, że taka piąteczka. Dobra, okej, to jeszcze jedno szybkie pytanie. Lubię też Tomka Ćwiąkałę, jest bardzo dobrze przygotowany, zawsze merytorycznie i też od czasu do czasu tam rzucam sobie okiem na wideo, które publikuję. Ale jestem absolutnie zafascynowany kanałem sportowym, bo wcześniej też Tomek dobrze o tym wie, że oglądałem misję futbol regularnie co poniedziałek i... Jestem bardzo fajny. To prawda, oglądał. No. Dawaj ostatnie, ale takie króciutkie pytanie, bo chcielibyśmy jeszcze dwie osoby przynajmniej mieć, dobrze? Na antenie, także szybciutko. To może zadam takie połączenie. To pierwsze, wiem, że jesteś osobą, która pewnie bardzo często jest proszona o zdjęcia, jeżeli zostaniesz rozpoznany. I czy masz taką osobę, którą jakbyś zobaczył na ulicy, sam byś do mnie podbiegł i poprosił o zdjęcie? I dwa, czy wytrzymujesz tempo smoka na treningach biegackich? Kiedyś miałem przyjemność kawałek się z nim przebiec i jestem ciekawy, jak wytrzymujesz z nim te treningi. Dobra, Tomek biega dużo lepiej ode mnie i bywa tak, że jestem po prostu zziajany już na trzecim kilometrze. A jeżeli chodzi o... Jeszcze raz przepraszam, to pierwsze pytanie, sorry, bo się... Wiem, że chodzi o to, czy masz jakąś taką osobę, którą zobaczyłbyś na ulicy, rozpoznałbyś ją i od razu byś chciał do niej podbiec i poprosić o zdjęcie. Mam takich kilka. No mam, powiedzmy, że z sektora muzycznego jestem pełen podziwu, ale mimo wszystko wolałbym
każdą z tych osób zamienić najpierw kilka zdań, albo w ogóle gdybym miał wybór zrobić sobie zdjęcie, albo zamienić kilka zdań, to zdecydowanie wolałbym zamienić kilka zdań, ale myślę, że spore wrażenie by na mnie zrobiło spotkanie z Kid Cudim na przykład. Spore wrażenie by na mnie zrobiło pewnie spotkanie z Frankiem Ocean. Również To może nie zabieram już więcej anteny. Pozdrowienia dla was, chłopaki. Pozdrawiam. Dzięki. A trzymaj się. Muzyczny sektor jakby z różnych innych dziedzin też na pewno bym znalazł takich osób. To czekamy jeszcze. Ogromne wrażenie, są niesamowicie inspirujące. Proszę. Jasne. To czekamy jeszcze na jakieś dwa telefony. A ja mam z czata wybrałem kilka pytań. Znaczy kilka jakichś tam zapytań. Jeden jest tak, ale nie zdążyłem zapisać kto, bo to tak tam szybciutko przelatuje. Jak tam w ogóle nasz czacik? No nie wiem, już wiesz co, tak leci szybko, że ja już nie wiem. Ile tam nas oglądało osób, Konrad, gdzieś tam? 51 tysięcy gdzieś tam było. No wiesz, ciężko w konkursie. Słuchaj, pytał, ulubiony hymn klubowy. Klubowy musi być, czy może być reprezentacyjny? Reprezentacyjny? Marsylianka mi się podoba. Marsylianka? A jeżeli chodzi o klubowy, no to chyba nie będę tutaj oryginalny również i chyba to będzie Liverpool. No, wiadomo, Liverpool, Celtic, bo to wiesz, parę drużyn ma ten sam hymn. Tak. Posłuchaj, gdyby nagrać piosenkę, sorry, no ale pytanie, z Marylą albo z Zenkiem? Kogo bym wybrał z tej dwójki? Nie, czy w ogóle? Wybrałbym absolutnie Marylę Rodowicz, tak? O której mam ogromny sentyment, ponieważ bardzo lubię kawałek, na przykład Gejsza Nocy, czy no jeszcze bym kilka znalazł. Słuchaj, tu jest jeszcze prośba o freestyle. Nie. To zupełnie nie czuję się na siłach, tak w sensie muszę mieć warunki takie, że jestem przygotowany, jeżeli chodzi o, wiesz. Dobra, nie będę cisnął w takim razie. Ktoś się do nas jeszcze dodzwonił? Mamy? Na linii? Cześć, witajcie. Cześć. To jest Ada z tej strony. Aktualnie z Warszawy, ale jestem z Ciechanowa. Ada, super. Cześć. Cześć. Cześć, Kuba. Mam do ciebie pytanie, ponieważ jesteśmy trochę podobni rocznikowo. Ja jestem rocznik 9-3. Chciałam się ciebie zapytać, jak wspominasz wielkie bitwy za zamkiem, walki na Rymy w Ciechanowie? Z ogromnym sentymentem. A byłaś kiedyś na Błoniach, na którejś z tych batalii? No oczywiście. W 2012 roku mam nawet foty. O rany. No to z ogromnym sentymentem. Nieraz mi się tam troszkę, wiesz, oczy mi zmokną nawet, tak jak ostatnio sobie oglądałem. Fajny to był masz czas, super. Masz wideo z tego czasu? Proszę? Masz wideo z tamtych czasów? Wideo w ogóle widziałem, że zniknęło z YouTube'a, a później się znowu na nim pojawiło, więc teraz jest tam jakieś takie nagranie, jak ja w tej pomarańczowej koszulce. Coś tam próbuję lepić ze sobą. Muszę to odnaleźć w takim razie. Ada, bardzo ci dziękuję. Chyba, że masz jeszcze jakieś pytanie, to jest ta szansa, ten moment? Nie wiem, czy pytanie, ale może od 2 lat chłopaki spotykamy się w pierwszej turze startów na jednej mili. Także mam nadzieję, że w tym roku uda nam się również spotkać, pomimo tej epidemii koronawirusa, i mam nadzieję, że ona szybko minie i się spotkamy na starcie. Bardzo ci dziękuję. W takim razie podobało się, rozumiem, na jednej mili? Fajnie było? No pewnie, że tak. Super. Bardzo się cieszę. Ty tak, płyta? Tak, płyta. Pokazuję. Pokaż tę płytę, bo tak położyłeś się z bokowca i tutaj w ogóle nie widać. Pokaż, weź się przesuń tutaj. Ale jak w takim razie mamy powiązania ciechanowskie, to proponuję w takim razie wysłać tę. Romantic Dzięki. Psycho, zobacz. To, o tej mówi, widzisz? O tej. Tym bardziej, że to już jest teraz gral chyba, bo ona, widziałem, że już tam na Allegro osiąga pik. Serio? Tak? Idzie mocno? Gratulacje. Dobra. Gratulacje. Dziękujemy ci bardzo. Dobrze, to jeszcze poczekamy na jedną, mamy godzinę 22:56, więc jeszcze jeden telefon. Skoro Ciechanów, to ja cię zapytam, co u Dawida Janczyka? Nie wiem, orientowałem się tylko na początku, że tam w sparingach strzelił jakieś bramki, a ostatnio epidemia, więc MKS nie grał. Ale nie wiesz, czy on tam jest ciągle w Ciechanowie, czy gdzieś już tam ruszył dalej? A czy w ogóle ruszył? Tak, wiesz, już tak dosłownie i w przenośni? Nie wiesz. No, Dawid Janczyk, smutna historia. On, przypomnę, że on ostatnio trafił do MKS-u Ciechanów po raz 744, próbuje odbudować swoją karierę. No ale jak będzie, to tego jeszcze nie wiemy. Gdzie będziesz za 5 lat, Kuba? Gdzie będziesz za 5 lat? Gdzie się widzisz? To jest, wiesz, gdyby nie kwarantana, to bym pewnie nie wiedział, gdzie będę za godzinę, więc to jest bardzo... Za godzinę będziesz w domu, bo cię odwiozę. No, za godzinę będę w domu z pewnością. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Myślę bardziej na bieżąco i może ten plan, który jakoś tam sobie będę budował, wykracza
o rok do przodu, ale chyba raczej nie aż tak daleko. Nie aż tak daleko. No. Dobra. Chciałbym, mam jeszcze jedną taką ambicję, że chciałbym troszeczkę. No mam jedną taką swoją wizję, może dobra, okej. Okay. No nie, no, powiedziałeś, a... Nie, to... nie poczynę, ale tak, tak. Związaną właśnie bardzo mocno z muzyką, związaną z jakimś takim też trochę, może teraz już coraz mniej, ale trochę momentami też stereotypowym patrzeniem na rap. To troszeczkę też może związaną z właśnie tym, o czym rozmawialiśmy tutaj, czyli z tym, czy lubię polską muzykę w ogóle, też uważam, że jest na tyle wartościowa, że można by było ją pokazać dużo szerzej, nie tylko u nas. Zobaczymy. Słuchaj, a czy w ogóle, o to jeszcze chciałem cię zapytać, czy polski rap jest dobrze produkowany, mając porównanie z amerykańskim rapem, który pewnie stanowi jakiś tam wzorzec? Czy to jest dobra produkcja? Uważam, że tak. Uważam, że w kwestii producentów nic się naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Uważam, że w kwestii raperów swoją drogą też. Nie, jak będzie ja też tak nie, uważam. Wyłączając mnie z tego. Ja też tak uważam. O, dobra. W sensie, no nie wiesz. Nie sam się najbardziej siebie dzisiaj skejtowałeś, tak? No, ale w ogóle bardzo miłe były te pytania i kurczę. No a poczekaj, jeszcze jest jedno, więc nie chwal dnia przed zachodem słońca. Uwaga, może to będzie ta bomba. Dajmy to Nie wiem. No uwaga, jest, mamy jeszcze jednego słuchacza razem z nami, 22:59. Kto jest z nami? Cześć. Kasia z tej strony. Cześć, panie z Londynu. Cześć. Mam takie pytanie. Który z was ma lepsze tatuaże? Wiadomo, że ja. Ja myślę, że ja się mogę tutaj wysunąć do przodu w tej kwestii. Ile ty ich masz? Różyczki są takie, wiesz. No dobra, ojejku, a te twoje te znaki zapytania? Ja też mówię, że mam akurat cieniowane. Ty jesteś cały potatuowany, co? A tutaj plecy mam czyste. Plecy masz czyste? Ale to rozumiem, jest kolejne miejsce, gdzie się będziesz... No, to tak? Kwestia czasu, no. Myślę, że tak, ale no, lubię ogólnie. A ty jesteś z takich... to mi opowiadał Maciek Korzym, piłkarz Korony Kielce wtedy jeszcze. I paru innych klubów Legii i tak dalej. Maciek mi kiedyś opowiadał, że... Z Dawidem zaczynali swój. Z Dawidem Janczykiem, jasne. Że on uwielbia się tatuować, bo uwielbia ten... ból związany z robieniem sobie tatuaży. Ja akurat go nie lubię. Są takie miejsca tutaj, zwłaszcza tutaj, to boli okropnie. A ty jesteś taki, że lubisz? Mi się wydaje, że każdy kolejny tatuaż coraz gorzej smakuje niestety i coraz gorzej też się znosi to, więc mi się też teraz już trochę nie chce, to jest nużące dla mnie. Wolałbym zasnąć sobie na chwilę na czas tego tatuowania i po prostu się obudzić i już mieć to z głowy, po prostu wstaję i okej, dobra. Załatwiam. A tutaj powieki to boli? Nie, tutaj powieki nie. Nie? Nie, nie, tutaj bardzo. Szyja? Gardło, no, krtań. To w każdym razie w temacie tych pytań i ja ci odpowiem, moje są zdecydowanie lepsze. A ty jak uważasz? Halo? Jesteś jeszcze z nami? Bo to do ciebie. W sumie to słabo widzę. A no. Ja pamiętam, jak to było dla mnie szokujące. Jezus Maria, przepraszam, jakbym mógł tam pokazać rączkę, to bym była wdzięczna. No tak, no tutaj różne takie rzeczy. No. Różne, tam jest jeszcze się tam dużo dzieje. Drzewa wyrastają. Tak, drzewa, lasy. Ja pamiętam, jak to było w ogóle dla mnie szokujące, jak ty jak pierwszy raz się zobaczyliśmy, no i byłeś, wiesz, pod koszulą. Boże, ja ciebie ciach. Posłuchaj, wiesz, dziękujemy ci bardzo za to pytanie. Kubuś, jeszcze jedno złapiemy, co? Ja jeszcze jedno, proszę. Jeszcze może, ktoś się, może jeszcze ktoś się dodzwonił, już takie finiszowe. Grand finale. Tak. Przesyłkę, poczekaj, mamy coś specjalnego. I teraz to... ja stoję przed dylematem, no. Czy uszczęśliwić. Ale wiesz co to, posłuchaj, to jest przesyłka? Ale mam nadzieję, że to jest pizza. Od Krzyśka, tak? Od twojego Krzyśka. Okej, mam nadzieję, że to jest pizza, proszę ja ciebie, bez reklamy to raz, ale że dwa, że bez węglowodanów. No ja nie wiem. Niestety nie, ale dobrze, no ugryzę to, żeby nie było tak, że nie dam swojemu hypemanowi zarobić, którego tak już wychwaliłem po prostu, że tak jest majętny. Aha, no to chyba on postawił tutaj tu i ówdzie, nie? Nie, mówią podkreślają, że nie, no zjadłeś kawałek tej pizzy. Co, i kask? Mam to, jeszcze nie założę ten kask, niech będzie. No jest tutaj ten kask. Ale pozwól, jak chcesz założyć ten kask, to chyba będziesz musiał zdjąć mikrofon. Mhm. Zdejmij mikrofon, to wtedy wejdzie kask. Tak się ubezwłasnowolnie. Jesteś pierwszą osobą, której ten kask wszedł dobrze na głowę. Tak, ja mam małą główkę. Mhm. Ale pomyślałem sobie też, jak dużo by ludzie zarobili, tak jak mówiłem, że gdybym jadł pizzę w tym kasku i jeszcze tam robił jakieś inne rzeczy, bo chyba było tych zakładów więcej. No dobra. Okej, okay. Co tak tam jeszcze? Mamy jeszcze jakąś jedną ostatnią rozmowę dzisiaj? Czy jeszcze ktoś się do nas dodzwonił? Jeszcze sekundeczkę, jeszcze będziemy mieli jedną rzecz. Ja ci powiem, Kuba, taką, wiesz co, tym chciałbym tak zakończyć.
zanim pojawi się ta ostatnia rozmowa. Czy były również zakłady, czy ja pójdę do toalety w trakcie programu? Nie, ja nie wiem, ja walczyłem, walczyłem ze sobą. Walczyłem się bardzo, bo wypiłem wodę bardzo no, dużo. No tak, to ty piłeś dużo wody. To w sumie jakoś byśmy dali radę, byśmy to znieśli. Mam nadzieję, że poznaliście Kubę z takiej strony, z której jeszcze nie mieliście okazji go poznać. W ogóle dużo osób ma, wiesz, bo kiedy patrzy się na ciebie, kiedy się ciebie nie zna, to dużo osób się może po prostu cię wystraszyć, tak po prostu i zwyczajnie. No wiesz, no taki jest trochę taki odbiór takiego gościa, taki odium, że o, jest wytatuowany jakiś gość, pewnie jakiś, wiesz, wyrokowiec i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj poznajecie faceta, który jest, tak mi się wydaje, tak, ja go znam takiego, no po prostu normalny, wrażliwy, młody człowiek, a ty często masz takie reakcje, gdy spotykasz pierwszy raz kogoś i wiesz, i widzisz, że... W sensie, czy ja oceniam ludzi powierzchownie? Nie, ale czy ciebie oceniają ludzie powierzchownie często? Myślę, że czasami to czuję w spojrzeniu, że tak, ale tak? No, nie lubię tego bardzo akurat, ale ja nigdy. Nie, ja to wiem, tylko właśnie chodziło mi to o tę drugą stronę. Mamy jeszcze jakiś telefon? Mamy, ale chyba się awaria wysypał. No dajmy jeszcze jeden taki. No może jeszcze się jakiś. Ja chcę wam powiedzieć, że jako, znalazłem to wczoraj gdzieś w mediach społecznościowych, jest akcja mycia rąk przez 30 sekund. Wiesz, no musimy sobie w tych czasach myć ręce dosyć często i uważnie. I podobno, jeżeli sobie zaśpiewasz dwa razy pod nosem, jesteś sterem, białym żołnierzem, i będziesz mógł dwa razy ręce pod Beatę Kozidrak, to jest akurat 30 sekund. O rany, jaką ja mam ciekawostkę, panie. Ja spotkałem pod tym kamuflażem panią Beatę Kozidrak na lotnisku. I a propos tego robienia zdjęć, to niestety wtedy spotkałem się z brutalną odmową pod postacią Jakuba. Niestety. Nie zrobiła? Pani Beatko. Tak. Ale nie, pozdrawiam oczywiście serdecznie. To ja ci dokończę. Żeby nie generować tutaj, bo też była, jakby się uderzam w pierś, bo też pani Beata była w prywatnej sytuacji. No. To zupełnie nie uważam tak, że... A jak zareagował Manuel Neuer na to, jak podszedłeś do niego i poprosiłeś o zdjęcie? Panie, tamto Robert, wiesz, króciutko i Manu. Stawali, robimy tak, i robimy. A Neuer nie patrzył na ciebie jakiegoś takiego, to patrzył. Było to bardzo inspirujące. Bardzo było to inspirujące, bardzo. I ten wyjazd wtedy do Monachium był wspaniały. To dobre. Słuchaj, to jeszcze ostatnia rozmowa, a ja potem ci dokończę a propos tego mycia rąk przez 30 sekund. To już tak na koniec powiem wam, ale teraz jeszcze ostatni telefon. Słuchamy. Tak, cześć, z tej strony Kamil. Cześć, Kamil. Cześć. I tak, mam takie pytanko. W sumie to dwa, tylko postaram się jak najszybciej. Pierwsze jest związane z Mac Millerem i z twoim postem po śmierci. Bo tam takie były słowa, że cały czas starałeś się o fita. I chciałem się dowiedzieć, czy już faktycznie były jakieś takie bliższe kontakty tam z menadżerem czy z kimś od niego, czy to były tylko takie cały czas próby, ale bez jakichś większych wyników. Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o Maca, to cały czas ten fit mimo wszystko ale znajdował się w sferze marzeń i wydaje mi się, że tak by pewnie już raczej pozostało, nawet gdyby te przykre okoliczności się nie wydarzyły, bo to jest osoba, która bardzo, bardzo hermetycznie podchodzi do osób, z którymi nagrywa i też mimo wszystko nie kojarzę żadnego gościnnego występu Maca poza Stanami Zjednoczonymi, pomimo tego, że jakby w Stanach kolaborował bardzo często. No było tych prób bardzo wiele, było tych prób począwszy od managementu, przez już jakąś tam konfrontację nawet bezpośrednio, bo byłem też na koncercie i próbowałem jakoś tam doprowadzić do konfrontacji. Poznałem się z DJ-em Mac Millera. Ale nie powiedziałbym, żeby to było realne. No to było pewnie jakieś takie moje marzenie, które prawdopodobnie tak czy inaczej nigdy by się nie spełniło. Rozumiem. To takie szybko jeszcze drugie pytanie. W ogóle dziwię się, że też nikt o to nie pyta. Chciałem się właśnie zapytać o tą legendarną już galaktykę. I czy ziarenko, które było dodawane do preorderu, tak tam był kwiat, który się nazywał Kosmos, i czy ostatnia piosenka, znaczy ten bonus track, właśnie Człowiek z Księżyca, tak? Dobrze mówię? Taki był chyba tytuł. Czy to właśnie mogą być nawiązania do tego albumu? Czy to nie ma nic wspólnego, czy to nie możesz nic powiedzieć jeszcze na ten moment? Najczęściej pojawiające się hasło na czacie, Galaktyka. 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 No, Galaktyka. Mogło to być. Bardzo mi się podobał taki hotel, jak byliśmy w Moskwie, Hotel Kosmos. To jest też w ogóle fajny tytuł na kawałek. A czy to było? To znowu muszę powiedzieć, niestety ustrzelić hat-tricka i powiedzieć po raz trzeci pas.
No to już wiesz, co tam się pod tym kryje. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, nie rozmawiałem z nim o tym, ale jak on mówi pomidor na coś, no to, to sam w sensie, sobie dopisz. Nawet nie tyle pasta, nie wiem po prostu jeszcze. Akurat. No. Posłuchaj, Marcin Najman też nie wie, czy będzie walczył, czy w poniedziałek podpisze umowę na kolejną walkę, a przecież już po oczach było ale widać Mati, po wszystkim. Mati wie, że nie. No właśnie, czyli, dokładnie. Czyli nie wytłumaczysz, o co chodzi z tym ziarenkiem? No ziarenko pozostawiam do interpretacji, tutaj muszę zostawić otwartą furtkę. Rozumiem. Rozumiem. Dobra, to dziękuję w takim dzięki razie. Stary. Trzymaj się. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. Słuchaj, powiedz mi, czy to już tak kończąc, zaraz ci powiem, dokończę o tym myciu rąk, czy, a jeszcze tak mi przyszło do głowy, czy wydanie płyty akurat teraz, no wszystko się poskładało niefortunnie, no ale żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, to ci bardzo przewróciło, bo ktoś pytał już o całą akcję promocyjną, o te historie i tak dalej, i tak dalej, ale czy to ci przewróciło dalszą już promocję płyty, jeśli chodzi o koncerty, no bo wydajesz płyty, naturalną kolejną rzeczy jest potem pojechać w trasę koncertową. Jasne, no to muszę też znowu powiedzieć ci zupełnie uczciwie, chociaż no, nie chcę się tu jakoś stawiać w takim niesamowicie po prostu jaskrawym świetle, kolejny raz z aureolą nad głową, ale przez te ostatnie dwa lata, kiedy ja nic tak naprawdę nie wydawałem, to i też trochę pamiętam, że w pewnym momencie byłem nawet wręcz pogodzony z tym, że może w ogóle już niczego nie wydam, jeżeli nie będę z tego wystarczająco zadowolony, to jakoś tak mocno się przyzwyczaiłem do tego trybu życia, że on jest taki po prostu spokojny i właśnie bardziej domowy, ewentualnie jak już chcę trochę wolności, to po prostu lecę za granicę z moimi przyjaciółmi i tam spędzamy czas trochę bliżej tej wersji staroszkolnej, że jakoś zupełnie akurat od tej strony mnie to nie dotknęło, że coś tam zarobi może trochę mniej pieniędzy. No na pewno zarobi trochę mniej pieniędzy, na pewno nie wiemy jeszcze na ten moment, co się wydarzy, jeżeli chodzi o właśnie rynek koncertowy, no trzeba czekać i zobaczymy. Ja jestem zadowolony, że udało mi się to dowieść, że to zrobiłem i tak naprawdę gdzieś tam ten aspekt finansowy trochę spycham na drugi tor. No ale też no, przerosło to moje oczekiwania, na pewno przyjęło się to lepiej, pewnie też boję się trochę pomyśleć, jakby się to przyjęło w czasach normalnych, w cudzysłowie. No, w cudzysłowie normalnych, tak. Bo i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony i też... Ty wiesz, ale i twoje ulubione podróże będą musiały trochę poczekać, no, tu i ówdzie po świecie. To oczywiście. No ludzie, którzy kurczę, słuchają mojej muzyki, są chorzy psychicznie, naprawdę, oni są ze mną na dobre i na złe, to jest też... Czy nie chcesz? No to słuchajcie, jak to mawiał klasyk. Jeszcze nie chcę wzruszyć, wrażenie, bo nie dokończyłem. Kończąc się i żegnając, jak mawiał klasyk, możecie myjąc ręce przez 30 sekund śpiewać sobie przez dwukrotnie refren Jesteś starym białym żołnierzem, albo możecie sobie zaśpiewać półtora raza refren Bubble Tea. O, i to jest, bo sprawdziłem. Tak, za statystykę. Tak, tęskniłem za tobą. Dali Zawiało, tęskniłem za tobą jak półtora razy. Ja czytałem taki artykuł w ogóle właśnie na portalu Nuance i tam była podana lista jeszcze kilku. Tak, no, kawałków. Ja sobie policzyłem. Półtora, 30 sekund to jest akurat, kiedy Daria zaśpiewa dwa razy, półtora razy za refren z Bubble Tea. Skąd tam Daria w ogóle? Tak, albo można jeszcze puścić sobie walkę pana Marcina Najmana. Zakończyłeś. Będziesz kolejnym, którego cię będziecie ścigał gdzieś tam w mediach społecznościowych. Skąd Daria? Bo Daria to sąsiadka? Daria to tak. Tak? Mieszkamy obok. Ale też, no tak. Czy pożyczając od niej sól wpadliście na ten pomysł? Tak, oddając. Mniej więcej. No. Słuchaj, jeszcze ktoś zapytał na czacie, to już dosłownie, naprawdę ostatnie pytanie, czy tam jest wsamplowany kawałek Chłopaki nie płaczą? Ktoś mnie pytał, ktoś tutaj pytał. Ten kawałek w Bubble Tea. Chłopaki nie płaczą, nie. T-Love, no jak rozumiem. Aha, Chłopaki nie płaczą, w sensie, czy to jest sample? Nie, w żadnym wypadku. Inspiracja była zupełnie inna, brytyjska, ale nie powiem jaka dokładnie. Brzmieniowo, bo tekstowo to tam poszło tak z ręki. Czy jest pytanie, którego ci nie zadałem, a którego chciałbyś sobie zadać i na nie odpowiedzieć? Nie, ale w ogóle się bawiłem świetnie, bardzo fajnie. No to ja się bawiłem tym bardziej dobrze. Chciałbym wam powiedzieć, że o tych wszystkich naszych propozycjach programowych jest ich mnóstwo. Jutro jest już sobota, niedziela, tam będzie dużo sportów walki, w niedzielę tak samo. Liga.pl, czyli Łukasz Trałka, Michał Żewłakow, będzie Kuba Wawrzyniak, będzie Maciek Kędziorek i będą rozmawiali trochę o naszej lidze, o lidze bez ligi, no takie mamy czasy. W przyszłym tygodniu będą kolejne hate parki i ja chcę wam już powiedzieć, że ja jeszcze nie wiem, co planują chłopaki na które dni, ale ja chyba w środę, jeszcze nie mam takiej stuprocentowej pewności, ale w środę wydaje mi się, że będę miał żużlowego mistrza świata, Bartka Zmarzlika, ale nie tutaj fizycznie, bo Bartek jest w Gorzowie i
zostań w domu, ale połączymy się z Bartkiem po Skype'ie, ale będziecie wy go widzieć, on was będzie słyszeć, będziecie mogli dzwonić, będziemy mogli sobie w taki sposób porozmawiać. Myślę, że środa 21, ale palca sobie obciąć na razie jeszcze nie dam. Moim i państwa gościem dzisiaj, waszym gościem przede wszystkim, był Kuba. Kuba Grabowski, biegacz, tenisista. Ten konglomerat pozycji, piłkarz. To panie, tam mi po prostu dokładasz raz za razem jakąś tak nową jest. Funkcję. Tak, jeszcze tak. Mam w ogóle taką prośbę. Ja bym chciał, jak przyjdziemy do tego to Krzysiek dał taką propozycję, żebyśmy się podzielili na takie zespoły, że ja będę z Matim i staniemy w szranki przeciwko tobie i Krzyśkowi, albo ja będę z tobą i przeciwko Krzyśkowi i Matiemu. Nie chcesz usiąść z Krzyśkiem? No nie, no sobie widziałem jego występy dwa razy. No dawał radę, no. No właśnie tak, kurczę. Tak średnio dawał radę. Trzeba tutaj, wiesz, po jednym fachowcu i my dwaj laicy rozłożymy się. Posłuchaj, niestety obawiam się, wiesz, to jest. A Misza poprowadzi po prostu. No dobra, no możemy tak to zrobić. Trzy poszło. Tak to robimy. Fajnie. To też przebijamy i ja już wtedy obiecuję, że się trochę usunę w cień, bo też tak jak mówię, to tam zrobimy po prostu grand finale, bo też ile można. Ile można. Dwa dni, kto jeszcze nie widział, kto nie słyszał, jesteśmy dwa dni od wydania tej płytki, ukazała się 1 marca, a dzisiaj był razem z wami Kuebo. Kuba, to była wielka przyjemność mieć go ze mną, a pobiegamy sobie w lepszych czasach trochę, no po prostu. Tak, jak słońce wyjdzie ze chmur. Bardzo dziękujemy. Piękne dzięki. Dziękujemy. Po japońsku i wszystkiego japońskiego. Trzymajcie się. I dużo zdrówka. Hej.